Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Jest nam niezmiernie miło powitać je wszystkie. Wir freuen uns, dass Sie diesen Tag in seinem wunderbaren Kreis der Gäste verbringen können. Darunter begrüßen wir recht herzlich zu der Konferenz zum Erfahrungsaustausch im Bereich Transformation von montanen Gebieten in Richtung grüne Wirtschaft. Gastgeber ist der Marschall der Woiwodschaft Schlesien, Jakub Haustowski. Ein besonderer Gast sollte hier begrüßt werden, die EU-Kommissarin Elisabeth Ferreira, Kommissarin für Kohärenz, Reformen und in Begleitung seiner Mitarbeiter. Ich begrüße Małgorzata Lesińska-Jedynak, Ministerin für regionale Entwicklung und Vertreterin des Regierungsrates. Ich begrüße den Herrn Botschafter Andrzej Sadoś, den Vertreter der Republik Polen bei der Europäischen Union. Ich begrüße die hier anwesenden Abgeordneten der Republik Polen und der Abgeordneten des EU-Parlaments in der Person von Jerzy Buzek und den Vertreter von und die Vertreter der Kommunen, Bürgermeister von Katowice, Marcin Krupa. Ich begrüße die Vertreter der Regionen, die im Rahmen der montanen Regionen zusammenarbeiten. Ich begrüße recht herzlich alle Gäste aus dem Inland und Ausland. Ich gebe das Wort an den Gastgeber, Marschall von Woiwodschaft Schlesien, Jakub Haustowski. Weiter. Serdecznie, jeszcze dosłownie pół minutki, żeby rozgościć się. Pani komisarz wzbudziła takie zainteresowanie, że troszkę nam ten czas się przesunął. Goście już dochodzą, więc żeby było spokojnie już, bo zawsze ten czas goni wszystkich. Ja mam bardzo krótkie przemówienie, 300 stron, więc zmieścimy się w parę minut i pójdziemy dalej. Dobrze, już możemy zaczynać. Moje przemówienie jest w języku angielskim z uwagi na szacunek do naszego dzisiaj drugiego gościa. First of all, once again... Chciałbym serdecznie powitać naszego gościa. Może na początek zacytuję Władcę Pierścieni. Świat uległ zmianie. Widzę to w wodzie, w powietrzu, czuję w powietrzu. Śląsk jest największym regionem gospodarczym w Polsce. Tutaj populacja sięga ponad 4 milionów ludzi. Od 30 lat zachodzi u nas już transformacja. W tej chwili znajdujemy się w tym miejscu, w którym kiedyś była kopalnia. Miasto Katowice oraz inne miasta są doskonałym przykładem transformacji. Ale nie wszędzie tak to wygląda. Transformacja nie powinna nikogo wykluczać. Musi być sprawiedliwą. Ustaliliśmy zespół do spraw transformacji. Zaprosiliśmy przedstawicieli z różnych organizacji, związki zawodowe, samorządu, rządu polskiego, biznes oraz strefę ekonomiczną, strefę gospodarczą Katowic, aby mogli współpracować w ramach projektów. Nasza gospodarka opiera się na przemyśle górniczym i samochodowym. Szanujemy to i jesteśmy z tego dumni. Niemniej jednak nasz region chce poszukiwać nowych działań gospodarczych w naszym obszarze oraz nowych przemysłów i technologii smart, które będą stanowić przyszłość naszego regionu.
Nasza przyszłość leży w następujących specjalizacjach: ochrona środowiska, medycyna, lotnictwo, informacje, IT. Kluczem sukcesu będą spółki małe i średnie. Wdrożenie naszej wizji wymaga zasobów finansowych. Chcielibyśmy uzyskać finansowanie ze środków unijnych, krajowych oraz źródeł prywatnych. Będzie to dobre źródło finansowania naszych działań. Jest to ogromne wyzwanie dla regionu, gdyż górnictwo i przemysł samochodowy są związane i narażone na zmiany. Musimy pędzić za Europą. Już wiele dokonano, aby usprawnić jakość środowiska i życia na Śląsku. Nadal uważam, że jednak to nie wystarczy. Musimy o wiele więcej dokonać. Z tego tytułu chcemy stworzyć parki technologiczne, które będą kierować rozwojem specjalizacji inteligentnych. Tak jak wcześniej mówiłam, jest to ogromna szansa, jak również ryzyko, ale chcemy rozwijać ten obszar gospodarczy, który wydaje się być prawidłowym działaniem. Jest to część naszej strategii. Mam nadzieję, że wdrożymy nasze pomysły, co pozwoli nam na zmianę wizerunku Śląska. Jesteśmy obszarem bardzo zielonym. Jesteśmy osobami, które ciężko pracują, więc jestem przekonany, że nasz projekt powiedzie się. Jako region doceniamy naszą współpracę z rządem polskim i z ministrem Mateuszem Morawieckim. Oby ta współpraca pomogła nam wdrożyć wiele istotnych projektów ekologicznych i na skalę lokalną i krajową. Współpraca również prowadzona jest z Europą i z regionem, wdrożenie funduszy europejskich i tworzenie nowych projektów. Zatem cieszę się bardzo, że mogę Państwa przywitać na Śląsku. Mam nadzieję, że dobrze się tutaj czujecie. Życzę Państwu, aby ta konferencja odniosła ogromny sukces. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia krótkiego filmu, który przedstawi nasze marzenia dotyczące Śląska za 10-20 lat. Rozpocząłem od cytatu, więc na koniec też cytat. Tak jak mówił John Lennon w jednej z piosenek. Można by przypuszczać, że jestem marzycielem, ale nie jedynym. Dziękuję. Teraz zapraszamy
bardzo serdecznie na scenę panią komisarz Elizę Ferreira i jednocześnie prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. Dear Marshall, I don't have... Nie mam żadnego cytatu, który mogłabym podać, ale mogę zacytować to, co pan zacytował. Wydaje mi się, że ten film jest naprawdę nieziemski, pokazuje energię, pokazuje podziały. Marzmy razem i spełniajmy nasze... Szanowny panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo, dzisiaj jest naprawdę specjalny dzień, który będę pamiętał, który wzbudza refleksję. To jest także 75. rocznica wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau, który jest kilkanaście kilometrów stąd, gdzie tysiące ludzi, męczenników poniosło śmierć. Będziemy nie żadne słowa nie mogą im oddać im sprawiedliwości, nie można tego ustnie wyrazić. Nie mogłam nie powiedzieć o tym. To jest zmiana, która też dotyczyła naszych dziadków, rodziców, a teraz musimy zmieniać świat dla naszych dzieci, a więc musimy podjąć postanowienie, że będziemy używać przemysłu dla dobrych celów, dla medycyny i Unia Europejska powstała po wojnach światowych i to 70 lat temu deklaracja Schumana 5 maja w 1950 roku utworzyła europejskie społeczeństwo i od tego czasu przeszliśmy ewolucję, stawiliśmy czoła wspólnie różnym wyzwaniom i nasza wspólnota dołączyła wielu nowych członków. Teraz jesteśmy razem, stawiamy czoła globalizacji i falom migracji, wielkim korporacjom technologicznym, a także nieprzewidzialnym rynkom finansowym. Mamy teraz wiele innych powodów, żebyśmy się trzymali razem. Są te wyzwania, a więc przejście na gospodarkę cyfrową na przykład. A to też wynika ze zmian klimatu i digitalizacji, cyfryzacji naszego codziennego życia. Uczymy się, jak używać technologii i żeby nasz świat stał się coraz lepszy i czyściejszy. Panie i panowie, dzisiaj stoimy na krawędzi nowej rewolucji przemysłowej. Nasz model ekonomiczny się zmieni. To się w tym momencie dzieje, kiedy ja wygłaszam te słowa. Są to wielkie problemy dla tych, którzy podejmują decyzje, dla polityków, naukowców. Będziemy kształtować te zmiany i będziemy aktywnie zarządzać tą transformacją. Chcieliby, żebyśmy mieli jak największe pozytywne efekty, aczkolwiek musimy być przygotowani na negatywne. A więc tych nie możemy
nieuniknionego zmieniać. To nieuniknione musi być przekształcone w szanse. Musimy zarządzać przekształceniem, musimy minimalizować koszty, budować dobrobyt i lepsze życie dla wszystkich. Ponosimy koszty, ale musimy nimi zarządzać nimi o wiele lepiej. Nasze wizje kształtują naszą rzeczywistość, nasze zasięg naszego przemysłu, nasz krajobraz. I tutaj mówimy o elektrowniach, które są jeszcze opalane węglem, które zmieniamy. Jesteśmy tutaj na Śląsku. Widzieliśmy zanik wielu negatywnych zjawisk. Teraz jest szansa, którą musimy wykorzystać. I rewolucja przemysłowa dzieje się w tym rejonie. I nowa rewolucja przemysłowa może tutaj znaleźć swoje miejsce. I to jest właściwie to, co już robimy. Pokazujemy przywódcom, jak wejść w tą rewolucję przemysłową. Mówiłam o tym, ale będę się uczyła, będę dalej mówiła, będę korzystać z Państwa doświadczeń, będę z poświęceniem oddawała się swojej pracy i polityka spójności może dostarczyć wsparcia Polsce. Polityka spójności także stawia czoła współpracy regionów, a rewitalizacji miast, modernizacji publicznego transportu. Innymi słowy, ten region powinien się stać bardziej atrakcyjnym obszarem, gdzie możemy żyć. Jesteśmy tutaj, jesteśmy przy kopalniach węgla, jeśli można tak powiedzieć, ale patrzmy na projekty, które nas czekają jutro. Będę chciała, żeby nowe miejsca, miejsca kongresowe, miejsca publiczne, także tereny zielone. To są tylko przykłady tego z wielu, tego co się dzieje. Jak Państwo wiedzą, przez pewien czas polityka komisji spójności, która się zaczęła się w latach 90. On popiera przekształcenia. W ubiegłym tygodniu dodaliśmy też spotkanie poświęcone tranzycji, gdzie profesor Buzek zadał dokładnie pytania dotyczące tego typu instrumentów, których stosujemy. Mamy 7,5 miliarda euro na ten cel i do dodatku do tych inwestycji mamy też alokację finansową, która się opiera na trzech kryteriach, a więc rozmiar wyzwań, przed którymi stoimy, po drugie stopień tego, co nazywamy utratą miejsc pracy, którym musimy zapobiec, a więc poziom inwestycji, poziom konsumpcji. Im większa, tym bardziej jak gdyby się sam sobie pomaga. I musimy też pamiętać o tym, że dostaniemy zupełnie dodatkowe fundusze w wysokości 2,5 miliarda euro. To jest symbol tego, że jest to solidarność, jaką mamy w Unii Europejskiej i symbol poświęcenia Europejskiej Unii realizacji swoich zadań. Chcemy też rozszerzać te wszystkie mechanizmy przekształcenia
aby miliardy euro były przeznaczone na inwestycje, tak żeby to przekształcenie, tranzycja, transformacja były lepsze. Polska otrzyma te dodatkowe pieniądze, 2,5 miliarda euro. I dzięki właśnie temu mechanizmowi. I to będą w nowej perspektywie ta kwota reprezentuje 40% alokacji przeznaczonej dla Polski. Mówimy o okresie 2022-2027. Jakżeśmy doszli do tych cyfr? A więc ta kwota i otwiera drzwi w połączeniu z istniejącymi kwotami i ona jak gdyby dostarczy dodatkowych funduszy w ramach funduszu europejskiego i zarządzania europejskim kapitałem, a także obiekty, które udzielają pożyczek w celu renowacji, poprawy transportu publicznego, renowacji budynków. Jak to wszystko działa w praktyce? No więc wszystko widać na poziomie regionalnym. Powinniśmy się skupiać na tych regionach i na tych sektorach gospodarki, które są najbardziej efektywne w tej tranzycji, w tym przekształcaniu. Mówimy tutaj o paliwach stałych, o węglu, o gazie, a więc te wszystkie rzeczy muszą być rozpoznawane, przyjmowane do wiadomości przez lokalne i krajowe władze i też oznacza to też rekultywację gruntów, gdzie te wszystkie stare gałęzie przemysłu istnieją. A więc te strategie powinny być spójne z planami klimatycznymi i energetycznymi, ponieważ one też mają wpływ na emisję całościową w Europie. A więc mamy tutaj szanse stwarzane indywidualnie, jednostkowo dla każdego regionu i przygotowujemy te plany transformacyjne dla każdego regionu. Wszyscy wiemy, że takie plany muszą być odpowiedniej wielkości. Musimy adresować specyficzne problemy, które są na danym poziomie lokalnym, a więc jest tutaj bardzo potrzebna wiedza, to jest to krytyczny punkt, żeby pozyskać wiedzę dotyczącą danego regionu. A więc tutaj w naszych planach korzystamy z wiedzy, którą zyskaliśmy kiedyś wcześniej, ale także mówiąc o przeszłości, mówimy o przemyśle stalowym, o przemyśle stoczniowym, o tych wszystkich, które doświadczenia, które wcześniej były. I tutaj chodzi o rozbudowywanie potencjału naukowego danego regionu i wspólna praca, wspólne dzielenie wizji przyszłości. A więc te komitety, które mają strategię działania wspólnego. Chcemy, żeby związki zawodowe, żeby gałęzie przemysłu, żeby przemysłowcy dawały lekcje też innym, jeśli chodzi o przejście o transformację z przemysłu węglowego w całej Europie. Miło mi jest powiedzieć, że jest platforma dla regionów węglowych i wasz udział stał się w tym momencie centralnym punktem dobrej praktyki. Dziękuję za taką współpracę i nasze
działania, nasz udział jest bardzo widoczny. To jest taka lista tych rzeczy, które widać i jest to, robi wrażenie. Też ekspertyza, wiedza ekspercka, spójność muszą działać razem. Mówimy o działaniach od lat 50., 60. I nie możemy robić tego w izolacji. Musimy działać wspólnie, tak żeby transformacja opierała się na filarach, które budujemy wspólnie, ale także spójność to także jest także działaniem, gdzie Polska jest głównym beneficjentem, a więc mamy tutaj jak gdyby plan transformacyjny i ta nowa rewolucja przemysłowa jest największym wyzwaniem, przed którym stoją wszystkie nasze gospodarki. A w przeszłości też pokonaliśmy inne wyzwania i to jest dobry punkt startowy na sytuację, którą mamy dzisiaj. Nie jesteśmy naiwni. Komisja Europejska musi patrzeć na różne, na rozmiar tych zmian, na różne kierunki tych zmian. Jesteśmy w tej chwili odpowiedzialni za emisję i nasza ekonomia, nasza gospodarka nie może podważać naszych wysiłków, a więc ta nowa rewolucja przemysłowa jest w tej chwili nakierowana nie na politykę przeszłości, ale na politykę przyszłości, gdzie jest wspólny projekt, zielony projekt europejski, które będzie miał skutki na całym świecie. I konkludując, już kończę, w wielu rejonach Europa musi pracować dla niektórych regionów, które jeszcze były niedoinwestowane. Nie zostawimy żadnego regionu w tyle. Te mechanizmy transformacyjne powinny być sprawiedliwe. To jest więcej niż propozycja finansowa. To jest także zobowiązanie Europy, żeby wspierać ludzi i regiony, które są najbardziej zostali dotknięte transformacją. I to jest nasze zobowiązanie dla spójności i praktyczne przełożenie, tak żeby żadna osoba nie została w tyle. Dziękuję bardzo i pracujmy razem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę panią Jadwigę Wiśniewską, poseł do Parlamentu Europejskiego, do odczytania listu premiera Mateusza Morawieckiego, który skierował do uczestników dzisiejszej konferencji. Zapraszam bardzo. Dzień dobry, panie marszałku, państwo parlamentarzyści, pani komisarz przede wszystkim, zaproszeni goście. Mam zaszczyt odczytać list, który skierował pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki do uczestników dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, jesteśmy w takim momencie historii, w którym sprawy klimatu i transformacji w kierunku zielonej gospodarki stały się głównymi tematami na agendzie Unii Europejskiej. Miejsce do dyskusji o zielonej gospodarce jest idealne, ponieważ województwo śląskie to największy region górniczy w Unii Europejskiej. Dziękuję za zaproszenie na konferencję w kierunku zielonej gospodarki w Katowicach. Wszystkich uczestników tego ważnego i oczekiwanego wydarzenia zapewniam o mojej życzliwej pamięci i przekazuję wyrazy szacunku. Chciałbym podkreślić, Polska jest, była i będzie za tym, by chronić klimat. W ostatnich latach wykonaliśmy ogromną pracę, by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i poprawić jakość powietrza.
realizujemy program Czyste Powietrze, wdrożyliśmy nowe normy dla paliw, obniżyliśmy normy smogowe, wspieramy kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pamiętajmy jednak o tym, że musimy działać z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowaniach. Tyle tylko i aż tyle. Priorytetem rządu jest zielona transformacja przeprowadzona w taki sposób, by była ona bezpieczna i korzystna gospodarczo, a także akceptowalna społecznie. Proces ten musi w Polsce przebiegać stopniowo, aby nie hamować naszego wzrostu gospodarczego i nie obniżać bezpieczeństwa energetycznego. Śląsk jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce. Swoją siłę oparł w dużej mierze na węglu. Żeby nadać mu nowy impuls do rozwoju, rząd zainicjował program dla Śląska. Jego głównym celem jest zmiana profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. W rozmowach z Komisją Europejską o nowych mechanizmach wsparcia będziemy zawsze podkreślać, że Polska i takie regiony jak Śląsk potrzebują dodatkowych środków na zieloną transformację. Pragnę zapewnić obecną tu panią komisarz Elisę Ferreirę, że w negocjacjach, między innymi tych dotyczących Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, może liczyć na nasze konstruktywne uwagi. Szanowni Państwo, dyskusja nad transformacją w kierunku zielonej gospodarki to nasz wspólny obowiązek. Dziękuję za zaangażowanie w dzisiejsze wydarzenie i życzę owocnych obrad. Z wyrazami szacunku, Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Obecnie miło mi zaprosić tutaj panią Małgorzatę Jarosińską, jedynak minister funduszy i polityki regionalnej. Pani minister, bardzo prosimy o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Madam Commissioner, if you don't mind, I will be speaking Polish. Będę mówiła po polsku. Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Chciałam serdecznie podziękować za organizację tej konferencji. Myślę, że wiele kwestii, które do tej pory zajmowały nam umysł, można było sobie dzisiaj wyjaśnić. Przed nami jeszcze sporo rozmów na ten temat, ale myślę, że podążamy w dobrym kierunku. Podążamy w kierunku Zielonego Ładu. Polskie regiony węglowe muszą się zmierzyć z przekształceniem własnej gospodarki. Z przekształceniem w gospodarkę bardziej innowacyjną, bardziej proekologiczną, bardziej kreatywną. Wymaga to dużego wysiłku. Wysiłku nie tylko finansowego, ale również wysiłku związanego z dostosowaniem tempa tych zmian do regionalnych uwarunkowań. Każdy region ma swój potencjał, każdy region ma swoje możliwości i to musimy brać pod uwagę przy przekształceniach. Koszt transformacji energetycznej w Polsce jest o wiele wyższy niż w innych krajach, które z różnych przyczyn oparły swoje systemy energetyczne o inne źródła energii. Tak jak pan premier wspomniał w swoim liście, w ostatnich latach wdrożyliśmy program Czyste Powietrze. Do tej pory w polskim systemie istniało tylko marginalne wsparcie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, finansowane z funduszy europejskich, z całkowitym wyłączeniem ich izolacji cieplnej.
a to właśnie przestarzałe piece w gospodarstwach domowych są głównym źródłem niskiej emisji, która znacząco wpływa na złą jakość powietrza w Polsce. Zmiana umowy partnerstwa w 2018 roku dopuściła wymianę źródeł w tych budynkach, w budynkach jednorodzinnych. Zwiększenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych wspierane jest także w ramach specjalnego komponentu inicjatywy na rzecz regionów rozwijających się. Pan premier wspominał również o programie dla Śląska. Głównym celem tego programu w perspektywie do 2030 roku jest zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produkcyjnych, bardziej innowacyjnych i zaangażowanych technologicznie. W grudniu 2017 roku, w momencie ogłaszania programu dla Śląska, zawierał on 73 przedsięwzięcia o szacowanej wartości ponad 40 miliardów złotych. Dzisiaj mówimy o 116 przedsięwzięciach o łącznej wartości 62 miliardów złotych. Dotychczasowe osiągnięcia w ramach realizacji programu dla Śląska to między innymi wsparcie 45 projektów w ramach 6 programów sektorowych badawczo-rozwojowych wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są to wysoce innowacyjne projekty realizowane w takich obszarach jak przemysł stalowy, energetyka, motoryzacja, medycyna czy farmaceutyka. W dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna, potrzebujemy w Unii Europejskiej dynamicznej integracji osobnych dzisiaj polityk. Polityki handlowej, konkurencji, polityki cyfrowej, energetycznej, spójności, transportu, innowacji czy klimatu. Potrzebujemy ich integracji w jeden sprawnie skoordynowany system na poziomie Komisji Europejskiej poprzez mechanizmy polityki przemysłowej. Należy zapewnić synergię pomiędzy polityką Unii Europejskiej zmierzającą do budowy niskoemisyjnej gospodarki i połączyć to z polityką przemysłową, wskazując jednocześnie na potencjał uczynienia z tej polityki przewagi konkurencyjnej. Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że przemysł w Unii Europejskiej musi spełniać bardzo rygorystyczne normy środowiskowe, których stosowanie nie jest wymagane w krajach trzecich, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań zapewniających spójność polityki klimatycznej z polityką przemysłową, między innymi poprzez prowadzenie zdecydowanej polityki handlowej Unii Europejskiej, która będzie wymuszać na naszych partnerach przyjmowanie tak samo rygorystycznych norm klimatycznych. Przemysł nie poradzi sobie na przejściu z modelu nisko- i zeroemisyjnego bez aktywnego udziału państwa. Potrzebna jest dostosowana do wymagań zeroemisyjnych polityka wsparcia w formie pomocy publicznej, której celem będzie transformacja przemysłu w duchu ochrony klimatu. Wszystkie regiony i sektory będą musiały wnieść swój wkład w transformację na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu. Skala wyzwań jest bardzo zróżnicowana. Część regionów będzie bardziej narażona na negatywny wpływ zjawisk, a przemiany gospodarcze i społeczne będą tam szczególnie głębokie. Ale myślę, że dzisiejsze spotkanie inaugurujące Fundusz Sprawiedliwej Transformacji daje też pewne światło w tunelu. Tak jak wspominała pani komisarz, mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie kluczowym narzędziem przewidzianym w Europejskim Zielonym Ładzie, służącym zapewnieniu, by transformacja przebiegała sprawiedliwie.
zapewnia ukierunkowane wsparcie w latach 2021-2027, uruchamiając co najmniej 100 miliardów euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi. Pozwoli to zainicjować inwestycje niezbędne po to, aby udzielać wsparcia pracownikom i społecznościom zależnym od paliw kopalnych. Dostęp do finansowania w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji powinien uwzględniać realne, istniejące potrzeby w regionach i państwach najbardziej wymagających transformacji. I dlatego nasze rozmowy, nasza współpraca, tak aby odpowiednio do tej konstrukcji dostosować kryteria kwalifikowalności. Ponadto należy zagwarantować, by środki na opracowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań były w większym stopniu niż dotychczas kierowane do podmiotów z tak zwanych państw kohezyjnych. Potrzebujemy także zwiększenia wykorzystania specjalnego mechanizmu finansowania tak zwanych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, rozbudowanego o możliwość finansowania bezpośrednio ze środków Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, kończąc, chcę podkreślić, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest celem bardzo ważnym, ale cały czas podkreślamy argument sprawiedliwej transformacji energetycznej, jak również to, że tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa. Ja bardzo dziękuję za deklarację pani komisarz dotyczącą współpracy, dotyczącą wsłuchiwania się w potrzeby. Dzisiejsza obecność pani komisarz tutaj w Katowicach pokazuje, jak otwarta Komisja Europejska jest na wysłuchanie potrzeb, na sprawdzenie tego realnego potencjału. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani minister. Szanowni Państwo, teraz nastąpi pół godziny na przerwę, w trakcie której serwowany będzie dla Państwa poczęstunek. A ten poczęstunek będzie serwowany w fuaje górnym i dolnym niniejszej sali oraz na piętrze, dokąd Państwa pokierują organizatorzy i po tej półgodzinnej przerwie ponownie serdecznie zapraszamy Państwa do sali. Punktualnie, ponieważ mamy wielu mówców, zapraszam zatem wszystkich panelistów na scenę. Dzień dobry. Zatem teraz przed nami taka sesja intensywna. Postaramy się sprawnie przez nią przebrnąć. Jestem zaszczycony tym, że poproszono mnie o moderację tej sesji. Rozmawiamy o tym, dokąd zmierza Europa w kolejnym okresie finansowania, w jaki sposób cała transformacja przebiegnie. Problem wprowadzono przez von der Leyen w Davos
na forum ekonomicznym, forum gospodarczym, gdzie powiedziano, że Europa będzie pierwszym kontynentem neutralnym, jeśli chodzi o środowisko 2050 roku, gdzie musimy dokonać inwestycji i kreatywności, która tu jest zdecydowanie konieczną, co jest bardzo intensywnym, mocnym zdaniem, bo mowa była o tym, że budżet zaangażuje ponad trylion środków, trylion euro. Mowa była też o tym, że jest tutaj duże wsparcie ze strony Banku Inwestycyjnego. Podkreśliła również rolę naszego banku. Zatem cieszymy się, że są przedstawiciele banku z nami. Powiedziała również, że Zielony Ład jest naszą strategią wzrostu. Będzie to takie słowo kluczowe na najbliższą dekadę. Europa tutaj ma ogromną zaletę. Również dzisiaj rano było szczegółowe wprowadzenie pani Refereiry. I wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj po to, aby mnie wysłuchiwać. Chcemy tutaj naszych szacownych panelistów wysłuchać. Zatem na początek oddam głos pani Ferreira. Dzisiaj w naszym panelu siedzą przedstawiciele różnych instytucji na różnych poziomach rządowych. Mamy tutaj gości z różnych partnerów społecznych, gospodarczych, przedstawicieli regionów przemysłowych. Jak Państwa zdaniem, jaka jest rola koordynacji regionów tych instytucji, jak również zaangażowanie partnerów w procesie transformacji? Jaka jest rola wspólnego zarządzania? To bardzo istotne pytanie. Dziękuję. Jestem pewna, że teraz może powinnam odpowiedzieć na to w ciągu 2 minut, a to skomplikowana kwestia. Jest to tak jakby esencja, sedno całej sprawy, jeśli chodzi o koordynację tego, czym się zajmujemy. Wiele rozmów się już toczyło na ten temat. I na temat środków, ale to nie jest warunek wystarczający, aczkolwiek konieczny. Jeśli chodzi o transformację, która miałaby się powieść, nie można jej narzucić odgórnie. Należy udać się tam, gdzie jest praca u podstaw, rozpocząć dialog, ponieważ chciałabym wysłuchać i zrozumieć, nie ja sama, ale my wszyscy, gdzie możemy wszystkich zaangażować. Jeśli jesteś na przykład górnikiem, czy jesteś przedstawicielem związków zawodowych, przedsiębiorcą, czy jesteś odpowiedzialny, ponosi odpowiedzialność jako na przykład prezydent miasta, czy burmistrz, musicie współpracować w ramach wspólnej sieci, w ramach uniwersytetów oraz jest tutaj wiele, wiele różnych szczegółów. Istotne jest to, że ta struktura będzie uznana przez poziom centralny, ponieważ mamy tutaj ministrów. Ten panel musi uznać jakość prac toczonych i następnie opracować strategię. Kolejny poziom wymagający dużej dozy kontroli jest to ten poziom, kiedy mówimy o różnych instrumentach, które dają możliwość realizacji strategii, którą należy opracować. Kiedy decydujemy, co będzie działo się w poszczególnych regionach, musimy wiedzieć, jakie są kryteria kwalifikowalności i warunki dla każdego z tych elementów, które należy sfinansować. Istotnym jest to, że mamy tutaj przedstawicieli banku, są instrumenty związane z inwestycjami, ale na poziomie komisji również dbamy o to, że chcemy rozpocząć ten dialog z poziomem rządowym, z poszczególnymi regionami, aby finansować ten projekt, ale również musimy stworzyć sieć związaną z tymi instytucjami, tak abyśmy nie mieli tutaj różnych kryteriów czy różnych ram czasowych. Na przykład jeśli chodzi o instrumenty pożyczkowe ze strony banku, to jest ten trzeci filar, kryteria inwestycyjne i fundusz transformacji.
na poziomie lokalnym. Mamy jeden poziom, gdzie musimy współpracować i tam są szczegóły. Mamy zespół, który się tym zajmuje, ale również są komitety czy komisje monitorujące, które z mojego doświadczenia śledzą wszystkie kroki. Musi być doskonała współpraca, koordynacja pomiędzy poziomami samorządowymi czy rządowymi, czyli ogólnokrajowymi. Musi tutaj również być doskonała koordynacja, jeśli chodzi o zarząd centralny i rząd w kwestii wdrażania różnych działań, które oczywiście wymagają doskonałej organizacji ze stron instytucji i musimy również się nad tym pochylić. Przepraszam, że nie zmieściłam się w 2 minutach, ale jest to bardzo poważne, skomplikowane pytanie. Dziękuję pani bardzo. Oczywiście jest to skomplikowana kwestia. Mamy tutaj różnych przedstawicieli, różnych poziomów rządów, a szczególnie z jednego kraju, z Polski, ale mamy też osoby, które podzielą się doświadczeniem z innych krajów. Kolejne pytanie będzie minister funduszów i dla Polski, pani Jarosińska. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Mówimy tutaj o funduszach na rzecz sprawiedliwej transformacji. Jest on oczywiście istotny dla naszej polityki spójnościowej. W jaki sposób Polska przygotowuje się do wdrożenia Zielonego Ładu w ramach funduszów? Czy wyzwania Zielonego Ładu i sprawiedliwej transformacji będą włączone w takowy proces? Tak, mamy tutaj promemoria, oczywiście, żebyśmy tutaj pamiętali o czasach. Dziękuję. Thank you very much. Jeżeli chodzi o transformację w kierunku zielonej gospodarki, jest to ogromne wyzwanie dla każdego z państw członkowskich. Dzisiaj mówimy o tym, że samo przejście będzie kosztowało do roku 2030, szacuje się, że będzie to 240 miliardów euro, do roku 2050 500 miliardów euro. W związku z powyższym musimy się do tego przygotować. Już dzisiaj badania, które zostały przeprowadzone dotyczące jakości powietrza wskazują, że na 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie aż 36 miast to miasta polskie. Dlatego też rząd podejmuje szereg działań, które mogą temu przeciwdziałać. Przede wszystkim poprzez strumień środków unijnych, ale również i dofinansowanie rządowe. Mówiliśmy już dzisiaj o programie Czyste Powietrze, ale warto tutaj też wspomnieć o jednym z największych programów Unii Europejskiej realizowanym w Polsce, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego programu aż 12 miliardów złotych zostało przeznaczonych na działania związane z transformacją energetyczną w perspektywie finansowej 2014-2020. Te działania chcemy kontynuować dalej w ramach nowej perspektywy finansowej po roku 2021. Wiemy, że ten 7-letni okres do tego, aby ten zrównoważony rozwój w ramach również transformacji mógł się zadziać, są do tego podstawy, więc myślę, że właśnie te inwestycje w zieloną energię, w odnawialne źródła energii, w energię elektryczną, ale również i energię cieplną, ograniczenie energochłonności poprzez chociażby modernizację energetyczną budynków mieszkalnych, ale też i te modernizacje wśród przedsiębiorstw. Myślę, że będą to tego typu działania, które przełożą się na transformację energetyczną. Jeżeli chodzi o Just Transition Fund, tak jak już mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie, Polska jest największym beneficjentem tego funduszu, 2 miliardy euro przeznaczone dla naszego kraju. Zgodnie z założeniami przedstawionego rozporządzenia, państwo członkowskie do tych środków powinno dołożyć od 1,5 do 3-krotności budżetu, który został przedstawiony. Więc są to środki, które będą pochodzić właśnie z polityki spójności, z tych działań przeznaczonych na przede wszystkim na realizację programów.
W związku z powyższym, że takie zapisy zostały przedstawione, będziemy musieli te środki właśnie na działania wynikające z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczyć na tego typu cele. Myślę, że dobrze, że jesteśmy otwarci na to, żeby ze sobą rozmawiać, że organizowane są tego typu konferencje, bo tak jak wspominała pani komisarz, my musimy ze sobą współpracować, na każdym z poziomów. Więc myślę, że ta współpraca w celu wyrównywania tych różnic rozwojowych, bo każdy region będzie miał inne wyzwania do tego, żeby dochodzić do neutralności klimatycznej, będziemy musieli pokonywać. Nie chcielibyśmy też jako rząd programować ich odgórnie, ubierać państwa w garnitury, które nie będą pasować, tylko żeby dostosować ten model wsparcia do tych potrzeb, które wynikają z regionu, które będą wynikać z planów transformacji energetycznych sporządzanych na poziomie regionów. Więc chcemy właśnie, żeby te odpowiedzi na te najbardziej, największe potrzeby znalazły się właśnie w planach transformacji energetycznej. Thank you. Would you pass the microphone next door? Proszę przekazać mikrofon dalej do następnej osoby przy naszym stole. To oczywiście wymaga koordynacji pomiędzy rządami i władze instytucji europejskiej. Także jest ważne to, żeby wszyscy przedstawiciele Polski w Unii Europejskiej a zrozumieli, że i jak ważna jest ich rola, że europejskie instytucje mają dostęp do generowania takiej pomocy. Jak widzi pan ten proces wdrażania ładu zielonego do momentu 2000-2007? Dziękuję za to pytanie, ale przede wszystkim chciałem podziękować panu marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za zaproszenie na państwa konferencję. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj być w panelu z kilkunastoma przedstawicielami różnych instytucji. Odpowiadając na pytanie dotyczące brukselskiej perspektywy tego procesu. Ta Komisja Europejska zaczęła pracować 1 grudnia. Nie upłynęło jeszcze pierwszych 100 dni. Mamy propozycję przekazaną państwom członkowskim w ubiegłym tygodniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ważny instrument, jeden z instrumentów, można powiedzieć, że jest to pewien początek bardzo długiej drogi, która przed nami. Wielkie wyzwanie. Oczywiście przygotowaliśmy się do tego wyzwania przez wiele lat, ale tak naprawdę komisja dopiero rozpoczęła pracę i dopiero teraz mamy możliwość zapoznawania się z kolejnymi szczegółami. Myślę, że żeby móc rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, potrzebujemy jeszcze całego szeregu informacji. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli chodzi o transformację energetyczną, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest pierwszym instrumentem. Można powiedzieć, że pierwszy krok został zrobiony. Mamy w Polsce bardzo ważny, dobrze funkcjonujący program Czyste Powietrze, program ocieplania budynków, wymiany szkodliwych dla środowiska pieców. Oczywiście obecna dyskusja odbywa się na poziomie Komisji Europejskiej i to bardzo ważne, że tutaj w Katowicach mamy możliwość gościć panią komisarz, mamy możliwość gościć przedstawicieli gabinetu pani komisarz, przedstawicieli podległej pani komisarz dyrekcji generalnej DG Regio. Mamy oczywiście tutaj rolę państw członkowskich. Już wkrótce w kolejnych formatach Rad Europejskich będziemy dyskutować tutaj te pierwsze propozycje, które poznaliśmy w ubiegłym tygodniu. Mamy oczywiście trudną do przecenienia rolę również Parlamentu Europejskiego w tym całym procesie.
Na pewno transformacja wymaga całego szeregu instrumentów. Oczywiście ten prezentowany w ubiegłym tygodniu propozycja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji niewątpliwie jest krokiem, jest działaniem w dobrym kierunku. Jako Polska, jako polski rząd uczestniczymy w tych dyskusjach, jesteśmy konstruktywnym uczestnikiem prac, które mają miejsce na forum rad. Natomiast musimy pamiętać o tym, że punkt wyjścia w kierunku tego niezwykle ambitnego, bardzo kompleksowego celu neutralności jest różny dla różnych państw członkowskich. I musimy tutaj pamiętać o specyfice Polski, o specyfice regionu, którego stolicą są Katowice. Jako polski rząd będziemy z jednej strony pilnowali naszych interesów w tej dyskusji, z drugiej strony musimy też pamiętać o istniejących traktatowych politykach, o funduszach regionalnych, o wspólnej polityce rolnej. Te nowe, ambitne cele klimatyczne, ich realizacja nie może oczywiście odbywać się celem, nie może oczywiście odbywać się kosztem tych równie ważnych dla nas polityk. Także w tym roku oczekujemy zakończenia negocjacji wieloletnich ram finansowych i cele klimatyczne, mechanizm sprawiedliwej transformacji, którego częścią jest fundusz, są oczywiście bardzo ważnymi elementami tych negocjacji. Myślę, że to są najważniejsze elementy, o których chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do następnej fazy naszej dyskusji. Porozmawiamy o sprawach funduszy i możliwości, jakie powstają z tych dużych projektów. Aby odpowiedzieć na to pytanie, mamy pana Michała Łosia, ministra z Rady Ministrów, minister gospodarki i innowacje zielone i miejsca pracy. Jakie szanse widzi pan we wdrożeniu tych działań, ze szczególnym skupieniem się na sprawach górniczych? Związane z Nowym Zielonym Ładem, zwłaszcza widzi osoba będąca w rządzie jako członek Rady Ministrów, minister konstytucyjny, jako jedyny z naszego regionu, ze Śląska, konkretnie z Rybnickiego Okręgu Węglowego, więc tym bardziej ta perspektywa jest zbliżona do tych osób, które w tych okręgach, regionach, które muszą ulec transformacji, która na co dzień doświadcza i widzi. I rzeczywiście polski rząd, rozpoczynając tą dyskusję, czy Komisja Europejska rozpoczęła, my włączając się w tą dyskusję, widzimy wiele szans dla nas, ale te szanse zawsze są zależne od tego, w którym kierunku ta dyskusja pójdzie. Jak przejdziemy od ogółu do szczegółu, przy okazji też właśnie funduszy, o których mówili moi poprzednicy, i samych szczegółowych zapisów też Nowego Zielonego Ładu. Bo z perspektywy Polski bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie ambitne pomysły zmierzały w kierunku chociażby neutralności klimatycznej ujętej w porozumieniach paryskich, a niekoniecznie skręcały w stronę dekarbonizacji czy dalej odejścia od wszelkich węglowodorów, uwzględniając zwłaszcza specyfikę polskiej gospodarki, polską historię, lata polskiej państwowości, kiedy byliśmy pod sowieckim butem. I to są wszystkie ważne konteksty, które trzeba uwzględniać w tej naszej wspólnotowej, ogólnoeuropejskiej dyskusji. Ale rzeczywiście
to jest ważne. Ważne też z perspektywy mieszkańców samego Śląska, ludzi, z którymi się rozmawia. To nie jest tak, że osoby, które mieszkają w regionach górniczych, regionach, które ulegają tej transformacji, są absolutnie zakochane w tym otoczeniu, w tym środowisku, które mamy dookoła. Wszyscy widzimy tą potrzebę zmiany, wszyscy widzimy tego, że to, że chcemy żyć, mieć czystsze otoczenie, ale no właśnie, nie kosztem wspólnoty lokalnej, którą tworzymy, wspólnoty samorządowej, wspólnoty tego regionu. Te wszystkie ważne konteksty trzeba uwzględniać, trzeba na nie patrzeć szeroko. Stąd dobrze, że się odbywają tego typu dyskusje, spotkania, kiedy możemy przy różnych właśnie ambitnych pomysłach uwzględnić spojrzenie wszystkich zainteresowanych, wszystkich grup, które będą dotknięte, czy są dotknięte tym dużym procesem, który się dzieje. A sam w nowym rządzie jest on odpowiedzialny właśnie w trakcie przekształcania dawne Ministerstwo Środowiska. Utworzyliśmy na bazie Ministerstwa Energii de facto Ministerstwo Klimatu w połączeniu z dwoma departami z dawnego Ministerstwa Środowiska. I te tematy są niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście uwzględnienia też chociażby udziału polskich lasów, gdzie blisko 30% powierzchni Polski jest pokryta lasami, gdzie została wykonana gigantyczna praca związana też z tak zwanymi leśnymi gospodarstwami węglowymi, które pochłaniają węgiel i które w ramach neutralności klimatycznej, nie dekarbonizacji, mają swój gigantyczny w tym udział. Dziękuję. Thank you. To the best of my knowledge. Dziękuję. Z tego, co wiem, Polska jest jednym z niewielu krajów, które ma Ministerstwo Klimatu. I warto to rozważyć i pogratulować tutaj polskiemu rządowi za to, że coś takiego powstało. Pan Riborze, pan Czetwertyński, mam nadzieję, że dobrze tutaj wypowiedziałem to nazwisko. To się może wydawać proste, a tylko i wyłącznie Polakowi. Panie ministrze, pan jest przedstawicielem tego ministerstwa i oczywiście jako minister pełni pan ogromną rolę, jeśli chodzi o wyzwania z tym związane oraz z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Jakie działania pana ministerstwo będzie podejmować, aby wdrożyć te polityki, biorąc pod uwagę sytuację regionów, tak na przykład jak Śląsk, gdzie tutaj jest uzależniony od węgla? Dziękuję za to pytanie. To jest istotne, że Polska zdecydowała się na tego typu ministerstwo, która jest nie tylko symboliczna, ale też pokazuje rzeczywistą troskę rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby się zajmować tymi kwestiami bardzo poważnie. I mam nadzieję więc, że będziemy mieli okazję przedstawić szereg konkretnych pomysłów w najbliższych miesiącach w tym zakresie. Odnosząc się do pana pytania, konkretnie jeśli chodzi o regiony węglowe, to jest temat sprawiedliwej transformacji, jest tematem, którego Polska podnosi od dawna w kontekście negocjacji w Brukseli, także na przykład w kontekście negocjacji dyrektywy ETS, ale później też doprowadziliśmy podczas prezydencji naszej prezydencji COP24, który się odbył tutaj w Katowicach, do przejęcia deklaracji o solidarnej transformacji, która określa właśnie, czy podkreśla znaczenie przeprowadzenia tej transformacji w sposób sprawiedliwy. I bardzo się cieszę, że te wysiłki doprowadziły do przedstawienia takiej propozycji przez komisję. Myślę, że to też jest dobry przykład, że jak w Polsce walczymy razem, także w parlamencie, o podobne cele, da się osiągać jakieś wyniki. I mam nadzieję, że przez dalszą współpracę i wyjaśnienie specyfikę wezwań, przed którymi stoją regiony węglowe, w szczególności w Polsce, będziemy w stanie przekonać naszych kolegów w Radzie i w Parlamencie do tego, jak bardzo potrzebny jest ten mechanizm.
jako warunek umożliwiający w ogóle osiągnięcie neutralności klimatycznej na poziomie unijnym. W Polsce jeszcze dysponujemy kilkoma narzędziami, żeby wspierać rozwój i dążenie całego kraju w kierunku neutralności klimatycznej w porozumieniu porozumienia paryskiego. To jest po pierwsze fundusz modernizacyjny, który istnieje pod dyrektywą ETS i który będzie zobligowany w tym roku w oparciu o legislację, która też propozycję, która została przedstawiona przez komisję. Ale to jest też także wola rządu, żeby wykorzystać przychody z uprawnień aukcyjnych na stworzenie specyficznego funduszu, który będzie wspierał transformację energetyczną także w regionach węglowych. I to są dwa przykładowe działania, które będziemy oczywiście realizować w najbliższych miesiącach. W najbliższych miesiącach będzie też kluczowe określenie naszej strategii długoterminowej do 50 roku i określenie, w jaki sposób i jakie inwestycje, jakie decyzje, jakie technologie mogą być nam potrzebne do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z porozumieniem paryskim. Myślę, że tak, bo jest jeszcze dużo mówców po mnie, to może na tym się zatrzymam, ale w razie czego to chętnie mogę odpowiedzieć na pytanie. I'm very recognizant of your moderation. Thank you. Bardzo dziękuję za pana moderację. Wspominał pan, że to musi być część strategii, która na przykład sięga roku 2050 i to są długie plany, które trzeba przygotować za ludzi, którzy pracują nad tymi projektami, tym programem i do nich należy pan Jerzy Buzek. Proszę o, by reprezentował Polskę. I panie profesorze Buzek, jedna z tych inicjatyw, które pan w Europejskim Parlamencie przedstawił, był fundusz transakcyjny. I czy to spełnia potrzeby w Unii Europejskiej wobec regionów górniczych. Dziękuję za to pytanie i dziękuję za to, że spotykam kolegów, którzy i teraz i obecnie, którzy dziękuję bardzo za zorganizowanie tej konferencji. Nie ma bardzo na czasie. My mamy rzeczywiście to rozporządzenie u siebie w Parlamencie Europejskim na stole. Ono dotyczy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Państwo uzasadnialiście już wcześniej, dlaczego jest ten fundusz. Chcemy pokazać mieszkańcom tych regionów Unii Europejskiej, gdzie transformacja będzie najtrudniejsza, że mamy pewien fundusz, który jest specjalnie dla nich przeznaczony. Bo na końcu zależy nam przecież na poparciu naszych obywateli do integracji europejskiej, żeby nie myśleli, że chcemy realizować programy wbrew nim, tylko chcemy je robić dla nich, także dla ich zdrowia, bo czyste powietrze było tutaj już wspominane. I dlatego między innymi w tym regionie, tutaj właściwie zrodził się z udziałem pana wiceprzewodniczącego komisji Marosza Szewczowicza pomysł współpracy regionów górniczych, platformy do współpracy regionów górniczych transformacji. Zwracam na to uwagę dlatego, że musimy mieć świadomość, że takie pomysły, jeśli się rodzą w takiej atmosferze jak tutaj, w województwie śląskim, to potem mają moc kontynuacji. My możemy naprawdę dzięki takim rozmowom, takim dialogom wpłynąć na legislację europejską, na to, co się później dzieje. My mamy to dzisiaj na stole w Parlamencie Europejskim. Jest tutaj również przedstawiciel Republiki Czeskiej, kolega Toszenowski z Parlamentu Europejskiego. Nie widzę innych koleżanek i kolegów, ale może gdzieś siedzą. Przepraszam, że was nie dostrzegam.
i musimy o tym zadecydować. Ja bym nie chciał wchodzić może w jakieś ogólne dyskusje, bo my się tutaj zgadzamy wszyscy, jeśli chodzi o samą ideę. Mam trzy krótkie punkty. Zwracam się do prowadzącego, rzeczywiście krótkie. Pierwszy punkt jest taki. Użycie gazu ziemnego w okresie transformacji dla Polski, także dla regionu śląskiego, zagłębiowskiego, całego województwa śląskiego, to ma kluczowe znaczenie. Inwestycje w gaz ziemny. Jeśli mamy bezpieczne dostawy gazu, to to jest najlepszy sposób, żeby obniżyć z jednej strony zawartość smogu w powietrzu, czyli dbać o nasze zdrowie, a z drugiej strony, żeby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Jedno pomaga drugiemu. Czyste powietrze w walce o klimat i odwrotnie. A więc nie ograniczajmy inwestycji w gaz ziemny w okresie przejściowym. To jest wielki apel do nas wszystkich. Możemy się o to starać w każdym miejscu, gdzie jesteśmy i o to apelować. Druga sprawa. Wychodzimy z węgla z wielu powodów. Nie dyskutujmy, dlaczego to jest także niezbędne i koniecznie dla województwa śląskiego, dla województwa dolnośląskiego, czy dla województwa łódzkiego, są przedstawiciele obecni z nami, wielkopolskiego. Powiedzmy, że będziemy wychodzić, ale jest jeden rodzaj węgla, węgiel koksujący, którego wyjść nie możemy. Jeśli zależy nam na produkcji stali w Europie i chcemy być w miarę niezależni jako producenci stali, cała Unia Europejska, to pamiętajmy, że już dzisiaj jedynym producentem węgla koksującego jest Jastrzębska Spółka Węglowa i to jest ten jedyny rodzaj węgla, który musi się znaleźć na liście strategicznych materiałów Unii Europejskiej, całej Unii, materiałów wyjściowych, surowców. I nie można w żaden sposób pozbawiać inwestycji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, bo my tylko około 40% koksu mamy własnego, europejskiego. Resztę sprowadzamy z Mozambiku, z Australii, z Chin. Będziemy od nich całkowicie zależni. I trzeci punkt, myślę, że również bardzo ważny. My musimy mieć jakiś modelowy projekt dla Unii Europejskiej. Jest takie miasto w województwie śląskim, które nazywa się Bytom. My tutaj mieszkający doskonale wiemy, jakie to miasto ma problemy. Wybrane zostały pokłady węgla pod tym miastem. Chodzi o rewitalizację całego miasta, terenów, na których nie można właściwie inwestować nic wielkiego. Można je zamienić w tereny rekreacyjne. Można gdzieniegdzie inwestować jakieś lekkie rzeczy, które nie będą zagrożone opadaniem terenu, ale w ogóle trzeba tam tworzyć miejsca pracy, bardziej niż gdziekolwiek indziej. Trzeba stworzyć godne warunki do życia i do mieszkania tam przez długie dziesięciolecia mieszkańców tego miasta, mieszkańców Śląska i Zagłębia i zróbmy wszystko, żeby młodzież była również przekonana do tego, że ten projekt się uda. To może być taki wzorcowy projekt dla całej Unii Europejskiej. O to zapewne wszyscy wnosimy, mimo że mieszkamy w różnych miejscach, Śląsku, w Zagłębiu, w Częstochowskim czy na Podbeskidziu, w tym regionie, ale myślę, że to jest miasto szczególnej troski i powinniśmy tak potraktować nasze modele europejskie. Dziękuję bardzo. Jest. Zszedł pan troszeczkę z tematu, ale była to bardzo interesująca odpowiedź. Dziękuję bardzo. Są inne sprawy, ale to także jest część naszej długoterminowej strategii. Następne pytanie idzie na lewo do pani Pawlowej, przedstawicielki banku, która była w Davos. I wszystkie inwestycje są bardzo ważne, ale jest pytanie, które pani Pawlowej muszę zadać. Czy ta sprawiedliwa transformacja jest popierana przez Europejski Bank Klimatyczny? Dzień dobry.
Dziękuję za tę okazję, że mogę tutaj się z Państwem spotkać w mieście w Katowice, która jest bardzo dobrym przykładem zakończonej powodzeniem transformacji. Oczywiście tutaj mówimy też o inwestycjach naszego banku, 200 milionów i to się zakończyło też powodzeniem. I dziękuję za informację, że uważają Państwo nasz bank za bank inwestycyjny i to jest Wasz bank, nasz bank inwestycyjny jest Waszym bankiem i jest to właściwie grupa inwestycyjna, jest to, która działa w ramach Europejskiego Funduszu. Jesteśmy największą instytucją finansową w porównaniu nawet z Bankiem Światowym. Mówimy o funduszu w wielkości 16 miliardów euro. Ja mówiąc o klimacie i o inicjatywach dotyczących klimatu, zapewnialiśmy wsparcie, które już widzieliśmy w 2016 roku, 71 miliardów amerykańskich i też tutaj dochodziło o zmieszanie efektów gazów cieplarnianych. I teraz fundujemy też Fundusz Spójności. Teraz jest bardzo ważny moment i wierzę w to, że zrobimy wszystko, co jest możliwe, że będzie współpraca pomiędzy Funduszem Spójności i funduszami przeznaczonymi na transformację w poszczególnych rejonach. A więc są to cele, które zostały już postawione. Zielony Ład jest także w tym samym czasie przedmiotem dyskusji w Banku Inwestycyjnym. I to jest bardzo ważna sprawa, już o tym mówiliśmy, że postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele i do roku 2025 chcemy osiągnąć poziom 50% w naszych pożyczkach przeznaczonych właśnie na cele klimatyczne, a w 2030 roku zmobilizowanie kolejnych inwestycji w Europie. A więc jest to bilion euro, które te kwoty będą przeznaczone na te ceny. Jest to następna okazja skorzystania z tych funduszy, które są dostępne. Mówimy tutaj o bilionach dolarów, euro, które chcielibyśmy przeznaczać w tym okresie do 2030 roku. I to jest to kwota 20 do roku 2050. To jest naprawdę nasz udział w popieraniu tych projektów. A odpowiadając na to pytanie o mechanizmy przejściowe i o fundowanie, mamy fundusz, który bank inwestycyjny zamierza przeznaczyć do sektora publicznego, do udzielania pożyczek, także 10 miliardów euro i dodatkowe pieniądze w formie gwarancji, w formie dotacji i jako też subsydia infrastrukturalne. I to jest kwota aż do 30 miliardów euro.
i także wspieranie tych strategii, regionalnych strategii przejściowych. Mówimy o strukturach komunikacji, transportu miejskiego, komunikacji miejskiej, o poprawie struktur socjalnych. Musimy to wszystko uzgodnić z Europejską Komisją i mamy też procesy, kiedy spodziewamy się, że bank inwestycyjny będzie w stanie wspierać te projekty, a i równocześnie chcemy zapewnić wsparcie i pomoc techniczną nowym strategiom. To jest nasz trzeci filar. Drugi filar to jest to wsparcie i bank będzie odgrywał ważną rolę. Będzie to środki transferowane poprzez właśnie specjalny mechanizm. Jest to bardzo ambitny cel i ten filar będzie się przyczyniał do przejścia we wsparcie różnych dziedzin gospodarki dla skuteczność energetyczną i tak dalej. Musimy być w stanie zmobilizować inwestycje w granicach 30 miliardów i pierwszy filar nasz bank będzie wspierał rządy krajowe, będzie współfinansował przedsięwzięcia w tym. Tutaj mamy właśnie, w tym momencie jest to realizowane, jest to tak zwana część DIADO. Nasz bank jest nie tylko instytucją pożyczkową, ale też doradczą i też realizującą i wspierającą różne programy. Mamy własnych inżynierów, możemy jak gdyby eksportować wiedzę i do różnych regionów i jest to proces wspólnej współpracy, wzajemnej współpracy i jest to przejście. Nie jest to wzięte z nieba, musimy po prostu siąść razem, musimy to przedyskutować. W czasie przerwy kawowej miałem okazję porozmawiać z niektórymi z Państwa i odkreśliliśmy plan na powstanie około 20 projektów, które są dostosowane do tych kryteriów. W Czechach, gdzie rozpoczęliśmy już realizację tego typu programów, także dotyczących miasta Wałbrzych, o którym mówiliśmy wcześniej. I to jest dobry przykład, żeby pokazać, jak te miasta się zmieniają i mamy też dobre przykłady, żeby pokazać, jak nasza komisja działa, że żadna osoba, żadna jednostka nie powinna zostać odrzucona z tyłu. I chodzi o ten zrównoważony rozwój dla wszystkich. Are, I think, for many of us quite mind-boggling. We are not talking only billions anymore, we are talking trillions. Now, I remember being familiar with billions in Italy before we introduced the euro, and then my mind was capable of coping with figures of that kind. Now we're talking euros. And for anybody who is old enough to remember, those of you who are not old enough to remember, that's 2,000 lira is 1 euro. So when we were talking billions then, it's a very different issue.
from what we're talking about now. This is the conversion of the fine words into practice, and I sincerely hope that the world press is listening, because this is what it's all about. We are all accustomed to reading all about Greta Thunberg and her wonderful projects going across the world to raise awareness, but awareness raising on its own is never enough if we don't have this kind of tangible, concrete project work in the background and the hard cash to make it happen. So this is a really, really valuable contribution. Thank you. The next question goes to your left again, because we are moving in a very logical sequence, to Mark Speich, who is the Secretary of State of Nordrhein-Westfalen in Germany and a member of the European Committee of the Regions. You were the rapporteur when the European Committee of the Regions adopted a unanimous opinion on the socio-economic structural change of mining regions in Europe. In your opinion, how important is the cooperation of mining regions? What solutions should they seek together? And of course, you're coming from Nordrhein-Westfalen. Quelles solutions doivent être mises en place en Westphalie, Rhénanie du Nord? On a dû suivre ce chemin, surtout dans la région d'Essen, dans la Rhénanie de Westphalie du Nord. Zatem jakie regiony są konieczne, żebyśmy mogli się uczyć na podstawie różnorodności, dywersyfikacji? I dla mnie to takie oczywiste pytanie. Po pierwsze, jestem wdzięczny moderatorowi, że odniósł się do pana profesora Buzka, który jakby niemalże inicjatorem. Dla mnie jest on ojcem, politycznym ojcem tych funduszów. Pamiętam około 2 miesięcy temu, gdzie rozmawialiśmy w Brukseli. Wszystkim się wydawało oczywistym, że fundusz ten pojawi się, że komisja to przyjmie. I jednym z kluczowych powodów przyjęcia tego było przekazanie również innym krajom członkowskim, było to, co wydawało się oczywiste, i pan profesor Buzek też powiedział, że to nie jest polska inicjatywa, jest to inicjatywa dotycząca różnych obszarów w Europie. I było to również związane z naszą inicjatywą, nie tylko tam na północnej Nadrenii, Westfalii, ale wszystkich obszarów węglowych, regionów górniczych w Europie. Czy to są czynniki makro czy mikroekonomiczne, ale one wszystkie miały wspólny element. Oferowały one całkiem nieźle płatne stanowiska pracy i one z czasem zanikną. I nie tylko ze względu na zmiany gospodarcze, ale również ze względu na decyzje polityczne i ambicje polityczne, aby trzymać się porozumienia paryskich. I dlatego wydaje mi się, Europa jest obowiązana, aby wspierać te regiony właśnie podczas transformacji i zmian strukturalnych. Zatem istotne jest to, żeby regiony nie skupiały się tylko, można powiedzieć, w sposób geograficzny, czy na północy, czy na wschód, czy w centrum. Musi to być wyzwanie wspólne, nad którym się musimy pochylić. Zatem istotne jest, abyśmy mogli doprowadzić do osiągnięcia sukcesu tej propozycji. A jeśli odniosę się do mojego regionu, jest to, można powiedzieć, tak jak na Śląsku. Było to serce przemysłu w Niemczech, w dużej mierze oparte o węgiel i stal. A my teraz przechodzimy przez drugi etap transformacji. Koniec nastąpił w 2018, kiedy zamknęliśmy ostatnią kopalnię węgla kamiennego po niemalże 2 stuleciach funkcjonowania. Wcześniej zatrudniliśmy około 500 tysięcy osób, a następnie w tak krótkim okresie zeszliśmy do zera. W tej drugiej fazie transformacji zamykamy również, jesteśmy dużym producentem węgla bitumicznego, zatem
proces ten jest kolejnym dużym procesem. Musimy tutaj pociągnąć duże zasoby ludzkie za tym. Pamiętam, jak w Anglii Północnej czy w Walii policjanci bili młodzież, która strajkowała. Był to ogromny proces. Były tam ogromne środki zaangażowane, aby umożliwić takie zmiany, które byłyby akceptowalne społecznie, ale to nie tylko te dobre lekcje, które płyną. Są kolejne lekcje, które są taką słabą reakcją na deteriorację i degradację społeczną. Zamykamy kopalnię, dopiero wtedy zastanawiamy się, co robić. A to już jest za późno. Kluczową fazą jest analiza i inwestycje przed zamknięciem. Musimy inwestować w możliwości, które się dopiero pojawią. Musimy stworzyć możliwości rozwoju w przyszłości, który będzie odrębny od paliw kopalnych. Jest to ogromne wyzwanie, z którym się musimy zmierzyć, ponieważ mamy przemysł, który jest oparty na energii. Musimy mieć jakieś działania związane z energetyką i z produkcją energii. Jest to istotne dla wszystkich regionów, które są dotknięte taką zmianą. I tym staramy się teraz zająć, inwestować w przyszłość. Dziękuję uprzejmie. I jest to pierwsza z wielu odpowiedzi, które się nam pojawia ze strony przedstawicieli różnych regionów. Mam nadzieję, że tutaj dostrzeżemy dywersyfikację i zróżnicowanie odpowiedzi. Kolejną osobą jest pan Iwo Wątrek, który pochodzi z kraju morawsko-śląskiego, tuż za granicą. Panie Wątrek, pana region jest jednym z regionów w Czechach, który wprowadził plan transformacji. Jaką rolę odgrywa pana region? Czy faktycznie działania zaproponowane przez Europejski Zielony Ład odzwierciedlają pana wizję transformacji oraz jakie możliwości to panu daje, czy pana krajowi daje? Ciekawe będzie tutaj zobaczyć to z innej perspektywy. Dziękuję. Dzień dobry. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale moja koszula jest różowa. Nawet na muszce mam groszki różowe. Kolor różowy jest kolorem optymistycznym. Oznacza on jasną przyszłość. Chciałbym powiedzieć, że nasza historia, nasza przeszłość nie były łatwe. Na przestrzeni 30 lat musieliśmy przejść od kopalń, od hut na coś nowego. Ale chciałbym powiedzieć, że udało się nam. Teraz zatrudniamy więcej osób w sektorach IT i z przemysłu samochodowego, aniżeli kiedyś w kopalniach i hutach, ale wiele jest do zrobienia. Na początku mieliśmy taki zamysł, który został stworzony w naszym regionie. Były to ramy przejścia od starego modelu przemysłu na nowy. Jak możemy przejść, do IT, mieć superkomputery, nanotechnologie i tak dalej. Zatem te ramy, ten program tak miał trzy główne cele. Po pierwsze, musieliśmy opracować i wdrożyć projekty, które zmieniłyby ten taki region. Po drugie, musieliśmy zidentyfikować i określić programy, które mogłyby wspierać finansowanie tego typu projektów i ram. Po trzecie, musimy współpracować. Współpraca międzynarodowa jest bardzo istotną. Nie bylibyśmy w stanie dokonać tego sami. Mamy tak trzy regiony w naszym kraju, które starały się współpracować, ale muszę przyznać, że pewne rzeczy nie są akceptowalne przez inne regiony. Dlaczego oni mają więcej dostać aniżeli my? I z tej perspektywy musieliśmy stworzyć taką międzynarodową infrastrukturę w Europie, gdzie byłyby środki, które by umożliwiłyby przejście ze starej wersji przemysłu na tę nową. I to, co teraz się dzieje, to, co teraz u nas funkcjonuje, mamy trzy główne organizacje, które starają się
dokonać zmian w tym regionie. Pierwsze to jest Centrum Innowacyjne Morawsko-Śląskie. Staramy się skupić na innowacjach i dużej przedsiębiorczości. Mamy duże spółki, jak również małe i średnie, co jest bardzo istotne. Od około 3 lat udało się nam wyedukować około 300 spółek, które są teraz coraz bardziej konkurencyjne i skupiają się one na innowacjach. To po pierwsze. Druga organizacja i takie drugie koło zamachowe jest Morawsko-Śląskie Rozwój i Inwestycje. Staramy się wspierać inwestorów, którzy do nas przybywają, ale staramy się im pomóc, ponieważ oni mają jakąś produkcję o wartości dodanej. Nie chcemy tworzyć na przykład, nie chcemy mieć produkcji opon. Chcemy mieć spółki, które będą oparte na badaniach i rozwoju. Po drugie, musimy mieć pracowników do tego wszystkiego. I kraj Morawsko-Śląski stara się wspierać nasze spółki i uniwersytety, również szkoły średnie, aby wszystko można było połączyć i przygotować się na taką cudowną, jasną, kolorową przyszłość. Dziękuję. To jest bardzo ciekawe. Widzimy tutaj konkretnie wyniki tego, co było, o czym była mowa 15-20 lat temu, kiedy byliśmy przywódcą tak jakby w gospodarce, a teraz widzimy zastosowanie IT w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie kraj Morawsko-Śląski może być przykładem nowych sposobów dokonywania rozwoju, czyli wprowadzamy w praktykę to, o czym jeszcze debatowaliśmy 2 dekady temu. W ten sam sposób mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówimy, za 20 lat będzie czymś zupełnie naturalnym i częścią naturalnego procesu, wedle których będą opracowywane nowe, innowacyjne sposoby dla regionów przyszłości. Kolejnym regionem, który musiał przejść transformację w sposób zbliżony. Mówimy tutaj o Asturii w północno-zachodniej Hiszpanii. Mamy tutaj dyrektora generalnego do spraw górnictwa energii transformacji Maria Bramina Diaz Aguado. Pani jest, jesteście aktywnym członkiem Platformy Regionów Górniczych podczas transformacji. Pracujecie bardzo intensywnie, aby opracować rozwiązania. Jakie działania waszym zdaniem są skuteczne i konieczne w kontekście transformacji na rzecz bardziej zielonej transformacji? Jakie oczekiwania pani region ma, jeśli chodzi o mechanizm? I może tutaj to jeszcze sprecyzuję. Jeśli powiem krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Proszę mi pozwolić zacząć. Przyjechałam, żeby powiedzieć dziękuję, że jestem w tym panelu. Jest to dla mnie zaszczyt. Ale też muszę też przeprowadzić za kilka rzeczy, które powiedziałam w przeszłości. I pan nosi różowy kolor, który jest optymistyczny, ale ja mówię tutaj o transformacji i mamy wyzwania ekonomiczne dotyczące węgla i zatrudnienia, o pracach, które były bardzo dobrze płatne. Ale także teraz stoimy przed wyzwaniami środowiskowymi i zastanawiamy się, jak zastąpić te dobrze płatne zatrudnienia innymi pracami. W najbliższej przyszłości, może w dalszej przyszłości, wdrożymy strategie, które będą nam pozwalały trzymać się tej przemian w naszym regionie, ale oczywiście liczymy na współpracę z naszym ministerstwem, z naszym rządem,
Mamy też rady regionalne, lokalne, które nam w różnych regionach, w różnych sektorach przemysłu, od handlu do turystyki, które nam doradzają. Także współpracujemy na platformie, gdzie są pokazane inicjatywy, gdzie udaje się nam współgrać wszystkie inicjatywy tak, żeby one były bardziej skuteczne i lepiej wykorzystywały mechanizmy finansowe, mechanizmy funduszy. Nasi dyrektorzy regionalnych zarządów mają platformę, na której mogą współpracować i staramy się, żeby dostosować te wszystkie projekty do równomiernego rozwoju i przemysłowe i w innych dziedzinach. Jesteśmy gotowi do tej rewolucji przemysłowej, do przyjęcia zielonych projektów i w tym sensie chciałbym też mówić o funduszach na przemiany. Dziękuję panu Buzkowi za tą informację. To są bardzo dobre nowiny dla nas, jeśli chodzi o Unię Europejską i rzeczy, które też bezpośrednio dotyczą Hiszpanii. I także to podejście pozwalają na zrozumienie faktu, że jednak ta przemiana powoduje niedogodności dla tych regionów. Dlatego jesteśmy zmartwieni, martwimy się tym, co będzie w przyszłości. Chcemy skorzystać z jakiegoś wsparcia. Mamy tam kilkadziesiąt regionów na platformie węglowej, gdzie są wymieniane doświadczenia i z wieloma krajami w podobnych regionach. I te społeczności w tych regionach też jak gdyby mają podobne problemy. I mówimy też o wskaźnikach makroekonomicznych, o nowych pieniądzach, tak jak pani komisarz powiedziała. Chcemy, żebyśmy była większa elastyczność przy tych rozdzielaniu tych nowych funduszy. Przynajmniej 80% będzie przeznaczonych na uzdrowienie tych regionów. I także są to wskaźniki dla tych regionów, które powinny być ujęte w wspólnej ramie nadzorowanej przez Unię Europejską w najbliższej przyszłości. A więc wsparcie tych regionów jest kluczową sprawą poprzez współpracę międzynarodową, poprzez popieranie dobrych praktyk oraz współdziałanie na wspólnej platformie węglowej. Mamy przed sobą bardzo ważne wyzwania. Nie chcemy, żeby nasi mieszkańcy czuli się w jakiś sposób porzuceni, odrzuceni, że oni też biorą udział w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej. I chodzi o to, żebyśmy nie pracowali samotnie, sami. Chcemy, żeby było jakieś wsparcie. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze podnieść jeden punkt. Tutaj publiczność, która tutaj siedzi, nie zna mnie, ale ja bardzo zwracam uwagę na znaczenie słów, które tutaj padły. Tutaj bardzo często pada słowo wyzwanie, a to słowo dla mnie, wyzwanie, jest słowem pozytywnym.
jest bardzo pozytywnym, nawet jeśli mówimy o sprawach, które tutaj dyskutujemy, kiedy powstają pytania, ale są to pytania, które powstają w takiej narracji wyzwania, że współpracy, a nie służą do budowania barier pomiędzy nami, a więc są to słowa zachęcające do działania, do myślenia o przyszłości. Mamy też tutaj bardzo ważny region inny węglowy w Europie, w Belgii. I mamy tutaj zastępcę dyrektora z Walonii, Mr. Marika Prasse. On jest Walończykiem i już oni dokonali znaczących postępów w zmianach wynikających z tych przynoszących bolesne doświadczenia likwidacji kopalń. I tutaj mówimy o, pytanie pada, jakie wnioski wyciągają państwo właśnie z tej transformacji i wprowadzaniu Europejskiego Ładu Zielonego. Dziękuję bardzo. Chciałbym się podzielić naszymi doświadczeniami. Tutaj słyszę, że jest bardzo dużo podobieństw w naszych doświadczeniach wynikających ze zmian. Tak jak tutaj poprzednio mówiliśmy, jak mówiliśmy o Wielkiej Brytanii czy o Francji, ale ten problem industrializacji też jest podobny do tego, co się dzieje w regionie śląskim. I dobrze, że wy już jesteście w dobrej sytuacji, że te problemy powstają teraz, bo tutaj na Górnym Śląsku macie już mniejszy procent ludzi zatrudnionych w kopalniach, ale nadal dzisiaj na przykład u nas jest duża stopa bezrobocia w tych naszych regionach. U was ta stopa bezrobocia jest o wiele mniejsza. A więc tutaj jak gdyby też chodzi o dostęp do funduszy Unii Europejskiej. I będziemy je otrzymywać i będziemy je używać do wsparcia socjalnego także. Kilkadziesiąt lat temu, 30-40 lat temu mieliśmy bardzo słabą sytuację gospodarczą. Coś musiało zostać wykonane. W Walunii musieliśmy stworzyć specjalny plan strategiczny. Nazwaliśmy to głównym planem poprzez stworzenie funduszy socjalnych, funduszy wsparcia i także zaprojektowaliśmy strategię, ale chodziło o to, żeby ją wdrożyć. I jakie są tam inne aspekty? Po pierwsze, mieliśmy taką strategię wypracowania specjalizacji zawodowych, a więc żeby porównywać się z innymi sektorami przemysłu, żeby pokazać, a więc tutaj skupiliśmy się na logistyce, na przemyśle żywnościowym i ta zmiana pozwoliła nam zrobić krok naprzód. Potem bardzo dużo inwestowaliśmy w badania i rozwój, także używając funduszy europejskich i także zachęcaliśmy do inwestycji w naszym regionie, gdzie skupialiśmy się na innowacjach w dotychczasowych gałęziach przemysłu. Zdecydowaliśmy się, że bardzo ważne jest dla nas, żeby inwestować w nowe firmy, żeby inwestować w przyszłość.
rozwoju gospodarczego. A więc nasz rząd był wspierany, wspierał nas w tych wysiłkach. Te zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem naszego rządu. I w 2017 roku mieliśmy też plan infrastrukturalny i nowy rząd rozpoczął nowy proces i jesteśmy przekonani, że on teraz przyniesie następne dobre rezultaty. Mamy ambicje, żeby zmniejszyć emisję o 55% do 2050 roku. No i jeśli chodzi o te przemiany środowiskowe, jesteśmy też zdecydowani na taką typową transformację. A więc chodzi o zmniejszenie stopy bezrobocia, które jest dość duże. Jak mówiłem wcześniej, nasi mieszkańcy nabywają nowych umiejętności, wchodzą do pracy w innych dziedzinach przemysłu. Opiera się to na analizach, które przeprowadziliśmy w tym zakresie. A więc nie będę mówił o tym szczegółowo, jakie są te plany, ale mamy plany długoterminowe do roku 2050 i mamy też bardzo konkretne 25 projektów, które są bardzo konkretne i będą przedstawione Komisji Europejskiej. A obecnie jak gdyby rozpoczynamy plany dotyczące krótkiego okresu następnych 4 lat. Dotyczący, jeśli chodzi o zmiany środowiskowe, to Europejski Bank Inwestycyjny pomaga nam w przemianach doprowadzących do niższej emisji gazów cieplarnianych, a więc termoizolacja starych domów, zmiana, budowanie innych domów, zmiana źródeł zasilania, no i oczywiście transformacja digitalna, cyfrowa. Wszystko to się dzieje dzięki funduszom europejskim i ta przemiana jest łatwiejsza i staramy się w jak najlepszy sposób użyć te wszystkie fundusze. Jeśli miałbym tutaj to wszystko podliczyć, podzielić się z doświadczeniami z przeszłości, mogę powiedzieć, że pomagają nam one do tego, żeby iść dalej, żeby trzymać się tej strategii tworzenia nowych specjalizacji smart, które są unikalne na rynku pracy. To samo się dzieje tutaj na Śląsku, gdzie produkcja węgla stanowi poważny procent w produkcji, ale wiem też, że Polska chce wykorzystać i planuje wykorzystanie energii atomowej. A więc mogą powstać elektrownie atomowe. A więc trzeba mieć jak gdyby skupić się na działaniach na danym poziomie, gdzie szukamy kompetencji poszczególnych ludzi, którzy pozwalają wdrożyć te plany. I mówiliśmy też o tym, że
powinna być współpraca nie tylko pomiędzy zakładami, ale także pomiędzy wszystkimi ludźmi, żeby cała populacja, wszyscy mieszkańcy zrozumieli i umieli przyczynić się do tych zmian. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że chciałby pan przejąć rolę moderatora. Pan już kolejne pytanie postawił. Tak, cieszę się. Doskonale się pan wpisał w to, o co chcę zapytać, ale zanim to zrobię, chciałbym jeszcze dodać do tego, co pan powiedział. Pan poczynił rekomendację. Powiedział pan, że Śląsk jest w uprzywilejowanej pozycji. Teraz te 4% bezrobocia, które w porównaniu do na przykład Walonii jest całkiem niezłym wynikiem. W Walonii to jest 12%. Można tutaj zachęcić Śląsk, aby korzystać z tych innowacyjnych alternatyw. Dla mnie to muzyka dla moich uszu, kiedy możemy mieć projekt Śląsk. A gdzieś około 10 lat temu się pojawił, gdzie wtedy się już zastanawiano nad alternatywnymi metodami działań związanych z tym regionem. Ale teraz wracając do tego, do czego się pan odniósł, współpraca. Współpraca tutaj, na przykład mamy tutaj pana Kolorza, przewodniczącego z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Była mowa tutaj o kwestiach gospodarczych, o społecznych, o transformacji, która w różnych obszarach regionu zachodzi. Różne etapy, na których jesteśmy, różne doświadczenia, jedne łatwiejsze, jedne trudne. Słyszeliśmy, że są pewne lekcje. Lepiej wcześniej rozpocząć, aniżeli czekać do momentu, w którym wszystko jest już koniecznością. Ale żadne z tych transformacji nie będzie możliwa, jeśli nie będą tutaj zaangażowani ludzie, czyli oddolnie. Całe szczęście, że to nie tylko ja, moderator, coś takiego mogę powiedzieć, ale słyszeliśmy wielokrotnie i rano, i teraz po południu, jak istotne jest angażowanie ludzi, społeczności i aby przebiegał cały ten proces oddolnie. Proces ten musi być oparty na współpracy. W takiej sytuacji, jaka pana zdaniem będzie rola związków zawodowych i w regionie, jak również z pana perspektywy rola Solidarności na Śląsku, jaka będzie? Dziękuję. Za to pytanie. Ja nie ukrywam, że my z dosyć dużymi obawami podchodzimy do tego procesu transformacji, który nas czeka, ponieważ region Śląska i Zagłębia jest w takiej permanentnej transformacji. Jesteśmy w tej transformacji praktycznie rzecz biorąc już co najmniej od lat 30 i my doskonale pamiętamy to, co działo się tutaj 30 lat temu i w dekadzie przełomu wieku, bo restrukturyzacja, którą wtedy żeśmy przeprowadzali, ona też nam była przedstawiana jako element, który skończy się bardzo pozytywnie. Wtedy też mówiono pracownikom, którzy pracowali w przemyśle ciężkim, pracowali w przemyśle wydobywczym, że likwidacja ich zakładów pracy nie będzie taka straszna, ponieważ jak ustalimy sobie pewne zasady transformacji, jak ustalimy sobie pewne zasady transformacji osobowej, czyli będziemy dokonywać odpowiedniego przekwalifikowania pracowników, będziemy sprowadzać tutaj odpowiednie inwestycje, no to nie będzie takiej dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o kwestie społeczno-gospodarcze w regionie śląsko-dąbrowskim. Niestety w tamtym czasie stało się zupełnie odwrotnie, ponieważ dzisiaj państwo jesteście w pięknej hali, dzisiaj jesteście państwo w mieście Katowice, która sobie z tą transformacją poradziła. Ale tu za rogiem, w tymże mieście Katowice, jest taka dzielnica, która nazywa się Załęże, która nawet w tak pięknie ztransformowanych Katowicach do tej pory nie otrząsnęła się po transformacji lat 80. i lat 90. A nie chcę już wspominać o tym, że generalnie rzecz biorąc około 60% populacji gospodarczej Śląska, 60% miast do tej pory sobie też z nią nie poradziło. Mamy przykłady Bytomia, mamy przykłady Świętochłowic, mamy przykłady Siemianowic z południowej części Rybnika, Wodzisławia, czy też nawet częściowo regionu dąbrowskiego, w którym niestety nie jest tak wesoło, jeśli chodzi o transformację gospodarczą i o relacje społeczne. Ja chcę podkreślić jedną rzecz, żebyście państwo mieli świadomość. Od 1990 roku aż do roku 2019
populacja w regionie śląsko-dąbrowskim zmniejszyła się o blisko 400 tysięcy osób. To nie jest oczywiście tak, całe szczęście, że wszyscy ci ludzie umarli, ale to jest tak, że miasta obumarły naturalnie. Bytom opuściło 50 tysięcy osób. Części miast, o których wspominałem, opuszczali ludzie i szukali pracy. Była to w większości migracja zarobkowa, która niestety nie skończyła się w Polsce, chociaż w znikomej części tak, ale generalnie rzecz biorąc skończyła się w Irlandii, skończyła się w Wielkiej Brytanii, skończyła się w Niemczech i częściowo również we Francji. Dlatego słuchając i tej dzisiejszej dyskusji, słuchając tych wszystkich propozycji dotyczącej sprawiedliwej transformacji, pani komisarz wybaczy i państwo wybaczą, ciężko nam uznać tą transformację, proponowane w niej rozwiązania, jako sprawiedliwe. Ponieważ jeżeli rozmawiamy o pierwszym elemencie, czyli o środkach na tą transformację, to ja bardzo dziękuję pani komisarz, że dzisiaj w końcu dowiedzieliśmy się prawdy i wiemy o tym, że dla Polski będzie przeznaczona dodatkowa kwota 2 miliardów euro na tą transformację. Ale tak obrazowo można powiedzieć, wspominając o tym wcześniejszym Załężu, że te 2 miliardy euro pozwolą tak naprawdę zakończyć tylko transformację jednej dzielnicy Katowic, pozytywną transformację. Natomiast mówiąc dalej o pieniądzach i jak transformacja mogłaby wyglądać pozytywnie, to chcę państwu uświadomić, że są wyliczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które mówią o tym, że transformacja jednego tylko przedsiębiorstwa górniczego, zatrudniającego dzisiaj 40 tysięcy osób, to jest Polska Grupa Górnicza, która miałaby polegać na tym, że zapewnia się taki sam łańcuch wartości, jaki jest tej grupie górniczej, czyli mówimy o tych samych albo porównywalnych płacach, mówimy o tych samych wartościach dotyczących kooprodukcji, kosztowałaby około 40 miliardów euro. Nikt jeszcze do tej pory do końca nie policzył, ile kosztowałaby transformacja regionu śląsko-dąbrowskiego, ale mamy takie kalkulacje wstępne mówiące o tym, że cała transformacja polskiej gospodarki ma kosztować około 500 miliardów euro. W związku z tym trudno nam traktować poważnie wszystkie kwestie, które mówią o kropli w morzu potrzeb rzędu 2 miliardów, rzędu takim, że generalnie rzecz biorąc państwa członkowskie, sama Polska będzie ponosić duże koszty tej transformacji. Te duże koszty to oczywiście pewnie będą polegać na zwiększeniu opodatkowania obywateli, a Polska jest zbyt biednym krajem, żeby obywatele sami mogli ponosić takie skutki transformacji. Zresztą ja absolutnie nie chcę, broń Panie Boże, straszyć, ale państwo przecież doskonale wiecie, że między innymi protesty, które odbywały się w Chile, we Francji, żółtych kamizelek, czy też nawet ostatnie protesty rolnicze, które miały miejsce, one mają swoje podłoże w polityce klimatycznej, mają swoje podłoże w tym, że obywatele mieli być bardziej opodatkowani i ponosili większe koszty tejże transformacji. My transformację sobie wyobrażamy tak, jak wyobrażaliśmy sobie ją też 35 lat temu. Ktoś tutaj z państwa o tym wspomniał. Likwidowana jest huta X, w której pracuje 10 tysięcy osób i w okresie 10 lat tworzy się alternatywny zakład, najlepiej przemysłowy, który tworzy w przeciągu tych 10 lat 10 tysięcy miejsc pracy o podobnej wartości. Nie mamy póki co jakichkolwiek elementów, które by mogły mówić o tym, że transformacja tak będzie wyglądać. Mało tego, jesteśmy dlatego dosyć sceptycznie nastawieni do tej transformacji, ponieważ jeżeli słyszymy niektórych, co podkreślam, niektórych komisarzy unijnych, którzy mówią o tym, że transformacja będzie boleć, to powiem tak na wprost, społeczeństwo śląskie nie jest przygotowane i nie zaakceptuje tego, żeby po raz kolejny, tak jak to miało miejsce po transformacji gospodarki komunistycznej, nas bolało. Dlaczego też mówimy, że transformacja nie jest do końca sprawiedliwa? Ponieważ mamy niestety do czynienia z sytuacją tego typu, że szczególnie na forum unijnym, a forum unijne, z tego co wiem, przywiązuje dużą wagę do dialogu społecznego. Takiego dialogu praktycznie rzecz biorąc, szczególnie jeśli chodzi o Solidarność i związki zawodowe, które funkcjonują w Polsce, najzwyczajniej w świecie nie ma. Państwu może się to wydać kuriozalne,
ale niejednokrotnie miały miejsce takie sytuacje, gdzie my jako Solidarność, czy też jako strona polska, nawet na swoich spotkaniach z naszymi partnerami ze Związków Zawodowych z Europy, chcieliśmy zabierać głos i zwracaliśmy uwagę na pewne prawdopodobne błędy polityki klimatycznej generalnie rzecz biorąc, czy też pewne prawdopodobne błędy wynikające z tej polityki klimatycznej, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, nam najzwyczajniej w świecie wyłączano mikrofon i odbierano nam głos. Jeżeli transformacja ma wyglądać tak, że tylko jedna strona ma rację, to ona nigdy się nie uda. Każda transformacja może się udać się tylko wtedy, jeżeli słucha się wzajemnie racji stron i z tych trudnych dyskusji wyciąga się wnioski, które mają służyć ludziom. U nas niestety nie ma to miejsca, szczególnie na forum unijnym. Chcę podkreślić też jeszcze dwie rzeczy bardzo istotne. Pan profesor Buzek apelował o kwestie związane z tym, żeby w okresie przejściowym można było inwestować w gaz. Jak najbardziej jestem za tym apelem. Ale jednocześnie chciałbym zaapelować o to, żeby w okresie przejściowym, a Polska ze względów chociażby zastania komunistycznego, tak to nazwę, wymaga zdecydowanie dłuższego okresu dojścia do neutralności klimatycznej, można było inwestować też w nowoczesne technologie kopalne. Bo nie możemy paliw kopalnych traktować jako swoistego typu diabła Europy, bo tak nie jest. Ostatnio zresztą delegacja rządu polskiego, między innymi też za naszym przyczynkiem, miała wizytę w Japonii. I państwo pewnie doskonale wiecie, że Japonia to jest podobny kraj energetycznie jak Polska, gdzie buduje się 20 ponad elektrowni węglowych i oczywiście buduje się energetykę atomową. Te elektrownie węglowe są bardzo mocno sprawne i są bardzo niskoemisyjne. Wszystko wskazuje na to, że emisja z konwencjonalnych elektrowni japońskich, które są budowane na węgiel, może schodzić nawet poniżej emisji elektrowni, które będą funkcjonować na gaz. Ja też apeluję, żebyśmy mieli równość szans co do tej transformacji, żebyście państwo w Unii Europejskiej nie skreślali jakichkolwiek inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz niezmiernie istotna, o której my tutaj w ogóle nie mówimy. Jeżeli jest tak, że my faktycznie jako ludzie jesteśmy bardzo mocno odpowiedzialni za to, że znajdujemy się teraz w fazie ocieplenia klimatu, to należy sobie zadać pytanie, czy w kontekście takim, że mamy dokument, który jest wspólnie w zasadzie uzgodniony, a ten dokument nazywa się Porozumienie Paryskie, są państwa, które już po 3 latach jego funkcjonowania tego porozumienia nie wykonują, są państwa, które z niego wystąpiły i są państwa, które zwiększają emisje. Czy taka droga transformacji Europy będzie miała jakikolwiek pozytywny skutek dla polityki klimatycznej? Bo w naszej ocenie sytuacja będzie wręcz odwrotna. Te wszystkie państwa, które są olbrzymimi emitentami dwutlenku węgla, będą jeszcze większymi emitentami dwutlenku węgla. Zresztą paradoks tej niesprawiedliwości, o której mówię, polega na tym, że no między innymi Unia Europejska i najbogatsze kraje globu dały Chinom możliwość zainstalowania 30 nowych elektrowni węglowych, które jak będą uruchomione, będą produkowały tyle emisji, ile cała Europa w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie obronimy innych elementów przemysłu ciężkiego, a przecież o tym też mowa w transformacji, bo nikt nie mówi tutaj o tym, że transformacja będzie też boleć w przemyśle samochodowym, że będzie boleć w przemyśle hutniczym, w przemyśle stalowym, że będzie boleć w przemyśle cementowym, no to wtedy nastąpi swoistego typu carbon leakage i wszystkie te przemysły przeniosą się do tych krajów, które nawet, co podkreślam z całą mocą, dzisiaj nie realizują porozumienia paryskiego. Pytanie było jednoznaczne, czy jaką widzimy rolę i czy wszystkie te kwestie dotyczące transformacji są w jakikolwiek sposób uzgadniane ze stroną społeczną, Solidarnością w naszym kraju. I powiem też tak, my wyprzedzając kwestię związaną z transformacją, jeszcze nie wiedząc o tym, że będzie ona tak głęboka, wspólnie ze stroną rządową, ze stroną samorządową, skonstruowaliśmy dokument, którego w Polsce jeszcze nie było. On się nazywał Program dla Śląska. Ten dokument był oparty na wielu innowacjach technologicznych,
i na inwestycjach w infrastrukturę. Ale niestety 35-40% tego dokumentu w kontekście tej innowacyjnej gospodarki dotyczyła innowacji w sektorze, który w tej chwili funkcjonuje, w sektorze ciężkiego przemysłu. W związku z tym, że szykuje się nam transformacja, o której ja z przykrością to mówię, której ja na dzisiaj nie mogę nazwać sprawiedliwą, program dla Śląska, który miał być motorem napędowym dla pracowników, dla obywateli Śląska, praktycznie rzecz biorąc, przestał funkcjonować. Czy my mamy czas na to, żeby w ramach 2 miliardów euro i w ramach kredytów, które nam EBI obiecuje, tak transformować polską gospodarkę, żeby nie bolało? Myślę, że mamy, ale potrzebujemy tego czasu tyle, ile zobowiązaliśmy się jako kraj, jako Polska w porozumieniu paryskim i tam, gdzie zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie do tego czasu, a przypomnę, to jest koniec wieku. Wiem, że nie mam czasu, także reasumując, po pierwsze proszę o to, żeby uwzględniać głos strony społecznej pochodzący z Polski, a po drugie proszę o to, żeby ta transformacja niestety nie odbyła się tak, jak się część społeczeństw, jak ją interpretuje, że będzie to transformacja, która będzie służyć bogatym, a niestety nie będzie służyć biedniejszym krajom Europy. Thank you, Mr. Kolosz. I intentionally gave... Dałem panu representative of the... I, bo jest pan jedynym przedstawicielem związków zawodowych na tym panelu, ale dobrze, że publiczność miała okazję, żeby usłyszeć pana zdanie. Jest to już ostatnia część naszego panelu. Chciałbym przyjąć jakieś pytania też od publiczności, ale też chciałbym prosić pana marszałka, żeby nam powiedział, jakie plany ma rząd marszałkowski i także osoba, która tutaj jest prezesem jednej z największych organizacji ma w Polsce. I w jakim kierunku i transformacja w tym województwie idzie, aby wyjść na przeciw wyzwaniom stawianym przez Zielony Ład. Witam raz jeszcze. Bardzo dziękuję za to pytanie, chociaż trudno się tego odnieść po mocnej przemowie pana przewodniczącego, która dotyczy problemów na Śląsku, bo one faktycznie występują i są. I to jest wielkie wyzwanie, żeby tym wszystkim problemom, które w jakimś stopniu dzisiaj były przedstawione, sprostać. Zatrzymując się na swoich kompetencjach jako regionu, jako Urzędu Marszałkowskiego, już na samym początku, można powiedzieć, 2019 roku postawiliśmy sobie cele, co chcemy zacząć robić i jak chcemy to zacząć robić, żebyśmy byli skuteczni. Przede wszystkim zdiagnozowaliśmy te potrzeby, które wynikają z naszych badań, obserwacji, dyskusji, konsultacji, czyli podniesienie jakości życia w regionie, bo ta jakość życia już dzisiaj odgrywa znaczącą rolę na przyszłość i ta jakość życia przyciąga. Ta jakość życia jest elementem, gdzie młodzi ludzie chcą tą jakością żyć. To już jest, można powiedzieć, inny model spędzania czasu, poszukiwania pracy, niż to było w przeszłości. To jest także model rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach środowiskowych również, żeby, można powiedzieć, mówiąc wprost, żyć w środowisku, które jest przyjazne, które daje gwarancję tego, że nie zaburza innych ważnych procesów. A my mamy na to swój pogląd z uwagi na to, że tak się złożyło, że zarządzamy największą siecią szpitali w kraju. Jest ich ponad 45, nawet województwo mazowieckie, największe województwo, jeżeli chodzi o wielkość, nie zarządza taką siecią. I znamy to od drugiej strony troszkę, dlatego ta kwestia ochrony środowiska jest bardzo, bardzo ważna, bo mówiąc wprost, wskaźnik chorób onkologicznych, jak i w całej Europie, to i na Śląsku rośnie.
I to są nasze działania, które mają te 7 mu de facto przeciwstawić. My byśmy chętnie te szpitale oddali w bardziej kompetentne ręce, ale przepisy są takie, jakie są i nie pozwalają nam też za wiele, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, formułowanie tej polityki. Owszem, bardzo dużo w ostatnich latach się zmieniło na IM+, bardzo dużo pieniędzy ze strony rządowej do systemu weszło, ale jak popatrzymy globalnie, jeżeli chodzi o rozkład tych wszystkich problemów w województwie, to jest ich bardzo, bardzo dużo. I to, co powiedziałem, ta jakość życia, rozwój gospodarki opartej o ochronie środowiska, to po prostu wynika z konkluzji, które wynikają ze specyfiki województwa śląskiego. My jesteśmy regionem historycznym, gdzie zbudowaliśmy, można powiedzieć, dzisiejszą pozycję gospodarczą w oparciu o węgiel i stal. I takie też są fakty. I na dzień dzisiejszy sektor górniczy jest znaczącym sektorem gospodarczym. I też trudno mi sobie wyobrazić, jakbyśmy nagle z dnia na dzień mieli wyciągnąć czy zamknąć ten przemysł, bo to jest wykluczenie dla wielu grup społecznych. I to nie dotyczy tylko jednego czy dwóch miast, ale całego na przykład subregionu zachodniego, którego skupisko ludzkie jest bardzo, bardzo duże i bardzo dużo tam jest zakładów pracy związanych z sektorem okołowydobywczych. Więc to powoduje, że musimy być tutaj bardzo, bardzo aktywni. Nawet przygotowaliśmy sobie taką mapę, która jest, będzie też zaprezentowana, myślę, w czasie spotkania, gdzie pokazujemy, jaki jest zasięg ludzi, którzy są z sektorem związani, jak to wychodzi na tle województwa, co pokazuje, że to jest bardzo wielki proces, który będzie z pewnością długotrwały, ale z drugiej strony w mojej ocenie chyba nieunikniony, ponieważ te zmiany następowały w przeszłości, następują i będą następować. Owszem, są miasta takie jak Katowice, Tychy, które sobie bardzo dobrze, czy Gliwice, poradziły z transformacją i dzisiaj są na innej ścieżce rozwoju. Też bardzo tutaj działalność strefy ekonomicznej pozwoliła. Jest tutaj na sali pan prezes Janusz Michałek, którego pozdrawiam z tego miejsca. Z uwagi na to, że jest to jedna z najlepszych stref na świecie, która przyciąga inwestorów i pokazuje inne modele zarządzania. Ale są też miasta jak Bytom czy Świętochłowice, które sobie z tym, z tą transformacją nie poradziły. Ja de facto jako młody człowiek obserwowałem to, z uwagi na to, że jak wchodziłem, można powiedzieć, w dorosłość, studiowałem, to te wszystkie procesy akurat miały na Śląsku miejsce, trudne procesy i też dotykały mnie osobiście. Dlatego uważam, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, owszem, chcemy, żeby tych środków było jak najwięcej, to jest oczywista oczywistość i z tym tutaj nikt nie polemizuje, ale dzięki tym środkom uważam, jak to połączymy z funduszem, regionalnym programem operacyjnym, z naszymi środkami budżetowymi, ze środkami rządowymi, czy nawet z programem dla Śląska, możemy stworzyć miks, który naprawdę da szansę na zmianę profilu gospodarczego, to co było pierwotnie w programie dla Śląska zapisane, ale uważamy, że ten projekt i ten program powinien być zarządzany ze szczebla regionalnego, z uwagi na to, że bardzo dobrze znamy właśnie te potrzeby mieszkańców, te potrzeby regionu. Ponieważ jesteśmy tutaj na co dzień, ja niejednokrotnie dostaję mnóstwo różnych apeli, dokumentów ze strony samorządów, tych mniejszych, małych, lokalnych, które nie za bardzo mają dużo kompetencji, żeby coś zmienić w tym charakterze, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Jesteśmy wręcz zasypywani tymi wnioskami, stąd też taka nasza odpowiedź, Komisja do Spraw Klimatu, gdzie chcemy wypracować razem z samorządami lokalnymi wspólne praktyki, wspólną politykę w tym zakresie, gdzie chcemy utworzyć Departament do Spraw Transformacji, gdzie chcemy poszukiwać tych wspólnych montaży finansowych do tego, by implementować te rozwiązania na ten szczebel niższy. Na przykład ja uważam, że ten rok 2019 był bardzo dobrze przepracowany ze stroną rządową i z Komisją Europejską. A podam przykład jednego rozwiązania. Jest tu też na sali pan Christopher Todt, gdzie odnawialne źródła energii stały się bardzo ważnym elementem kształtowania jakości środowiska, ale też dzięki pomocy strony rządowej pana ministra Kwiecińskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego, uzyskaliśmy ze środków krajowych dodatkowe ponad 85 milionów złotych do odnawialnych źródeł energii. Gdyby przyjąć pierwotną alokację, tylko 6 miast w naszym województwie w ramach konkursu do odnawialnych źródeł energii dostałoby wsparcie. Dzięki temu wsparciu rządowemu 26 miast, a dzięki temu, że pan Christopher Todt też i komisja przyznała nam de facto wsparcie, poprzesuwaliśmy pewne środki, dodatkowe 100 milionów idzie na odnawialne źródła energii, a te zapotrzebowanie jest zdecydowanie, zdecydowanie większe, bo sięgały powiedzmy w tym poddziałaniu na prawie kwotę 850 milionów złotych. Ale to też jest ważkość, jeżeli chodzi o implementowanie tych środków do właśnie miast, gdzie te zapotrzebowanie jest bardzo, bardzo duże. Z pewnością państwo słyszeliście o takiej
o takim mieście, jakim jest Żywiec, bardzo urocze miasto. Byłem tam notabene w sobotę, gdzie Międzynarodowa Organizacja Zdrowia wskazała, że to jest miasto, gdzie można powiedzieć, na jakość powietrza jest bardzo, bardzo słaba. Ale to nie wynika z tego, że tam mieszkają jacyś wielcy truciciele, tylko też z ułożenia geograficznego, bo to jest kotlina. I w takich okresie zimowym jak teraz, niekorzystne warunki atmosferyczne, brak możliwości innych źródeł energii powodują takie, a nie inne warunki środowiskowe. To też nie jest tak, że tam ktoś chce na siłę, za przeproszeniem, się truć. Ale dzięki właśnie tym środkom udało się znaleźć pieniądze na projekt Słoneczna Żywiecczyzna, 75 milionów, gdzie dużo gmin, z jednym słowem mówiąc, podpisało porozumienie i te środki zostały tam przekazane. I tam była naprawdę, powiem wprost, duża radość dla władz lokalnych, że taki projekt udało się wspólnie zmontować. I tu zasługa samorządu, regionu, można powiedzieć strony rządowej, komisji, że potrafiliśmy takie przesunięcia dokonać. My jesteśmy blisko mieszkańców, uważam, że jesteśmy blisko spraw lokalnych, dlatego fundusz jako uzupełnienie czy dodatkowe środki w ramach RPO, to dla nas wartość dodana. I mamy tutaj naprawdę na Śląsku dobrze przećwiczone praktyki, jak to możemy zrobić. Myśmy też, można powiedzieć, w końcówce zeszłego roku zaproponowali rozwiązanie powołania operatora rewitalizacji wspólnie. Wszyscy interesariusze strony rządowej, samorządowej, związkowej do tego, żeby realizować wspólne projekty. I myślę, że są miasta, tak jak to powiedziałem przed chwilą, czy Bytom, czy Świętochowice, którym też bardzo pomagamy po przyjęciu, można powiedzieć, steru w województwie, jeżeli chodzi o wdrażanie różnych projektów. No ale też nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych zaniechań z przeszłości. Tutaj akurat z panem przewodniczącym się zgodzę, że to są miasta, które sobie nie poradziły z, można powiedzieć, transformacją, podupadły. Owszem, teraz sytuacja relatywnie gospodarcza jest w województwie śląskim bardzo, bardzo dobra, ale to trzeba odbudowywać. I jesteśmy wręcz przekonani, że poprzez inteligentne specjalizacje, czyli nowe domeny przemysłu, które chcemy współtworzyć, tak jak medycyna, przemysł lotniczy, ochrona środowiska, która może być tutaj naprawdę ciekawym elementem uzupełniającym rozwój i zmianę, mamy szansę tą transformację przejść w sposób w miarę bezpieczny. Ale z drugiej strony też nie możemy powiedzieć, że to rozwiązuje nasze wszystkie problemy, bo jest bardzo, bardzo dużo. Ale czy ja jestem zwolennikiem dialogu, zwolennikiem rozmowy, współpracy, żeby rozwiązywać problemy naszych mieszkańców, naszego regionu. I de facto, jak sobie też popatrzymy tak na mapę Polski, to województwo dolnośląskie, śląskie, opolskie, małopolskie leży w takiej, można powiedzieć, wyżynie, która może być wyżyną innowacji. Ja też o tym już wielokrotnie mówiłem, gdyby tą współpracę rozszerzyć na inne regiony, połączyć wspólne projekty, współpracę transgraniczną, mamy szansę na naprawdę gruntowną zmianę, że za 10-15 lat model gospodarczy województwa śląskiego będzie zupełnie inny. Ale na dzień dzisiejszy takie ostre cięcia doprowadzą naprawdę do zubożenia społeczeństwa, zubożenia regionu. I też w czasie spotkań na platformie też słyszeliśmy różne doświadczenia różnych regionów w zakresie transformacji, ale wychodzimy z założenia, że jesteśmy nastawieni na współpracę. Dużo udało się nam wspólnie osiągnąć i mam nadzieję, że jeszcze więcej osiągniemy po tej konferencji. Bardzo dziękuję. Thank you very much, for... Dziękuję bardzo. I know, wiem, że w Żywcu można wpaść na najlepsze piwo w Polsce. Jest to najlepsze piwo w Polsce, jak wiem. A teraz mamy bardzo mało czasu, a niektórzy penaliści mają inne plany jeszcze. Niektórzy z nich muszą po prostu wyjść, żeby złapać loty powrotne. Chciałabym prosić panią komisarz, żeby przez kilka minut podsumowała nasze rozmowy, a niestety nie będziemy mieli czasu, żeby zadawać pytania od publiczności właśnie ze względu na czas. Być może po zakończeniu. A teraz pani komisarz, czy chciałaby pani podsumować to, co rozmawialiśmy tutaj? Dziękuję uprzejmie. Mogę tutaj się odnieść do tego w sposób pozytywny. Jeśli chodzi o treść, o merytoryczną stronę spotkania,
Toczyły się tutaj bardzo istotne rozmowy. Dziękuję pięknie za cudowną moderację. Wie pan, że to jest niełatwo, jak pan wspomniał, ale doskonale panu poszło. Jeśli chodzi o informacje, które tutaj otrzymałam, tak, zapisałam sobie wszystko. Taki mam tutaj taką małą uwagę do przedstawiciela związków zawodowych Solidarności. Wydaje mi się, że istotnym jest to, co pan powiedział. Nikt nie powiedział, że to łatwe zadanie. Komisja stara się tutaj uznać, że zmiany nie będą wbrew temu, co się dzieje. Nie możemy się temu my sprzeciwiać. Kiedyś była transformacja. Oczywiście wyciągnęliśmy wnioski z tej transformacji. Teraz transformacja toczy się dalej. Musimy inaczej postępować, aniżeli miejsca, w których popełniliśmy błędy w przeszłości, ale musimy oczywiście słuchać i działać w kwestii tego, o czym pan mówił, abyśmy mogli zminimalizować koszty, ale transformacja zawsze związana jest z jakimś kosztem. Wszyscy wiemy o tym, że jakaś przeszłość za nami stoi, która jest inna od teraźniejszości, od przyszłości. Pochodzę z regionu, gdzie musieliśmy dokować ogromnej transformacji w przemyśle włókienniczym. Były ogromne transformacje związane z adaptacją budynków. Także musieliśmy się z problemami zmierzyć. Ze wszystkich innych komentarzy wnioskuję, że jeśli jesteśmy w stanie antycypować transformację, wówczas mamy tutaj zielone światło. Jest to dla nas korzystna sytuacja. Im wcześniej zaczniemy się zastanawiać na tym, w jaki sposób dokonamy zmian, tym lepiej dla nas. Ponieważ nie będziemy zaskoczeni, będziemy starali się wtedy zarządzać wszystkim, co się dzieje, ale jestem świadoma tego na podstawie wszystkich przykładów tutaj. Muszę przyznać, że wszczynamy dialog, rozmowę. Nie będzie to tylko pusta strona. Mamy tutaj wiele lekcji, które już płyną z innych doświadczeń. Mechanizm sprawiedliwej transformacji, nie można powiedzieć, że będzie to coś, co będzie zupełnie bezbolesne. Jest to nasz wspólny wysiłek, który w ramach Unii Europejskiej jesteśmy w stanie opracować, aby zminimalizować koszty w regionie, abyśmy mogli odchodzić od węgla, a przechodzić na przemysły bardziej zielone. Zatem jest to nasze wspólne działanie i wysiłek. Chciałabym również dodać, że jeśli chodzi o dystrybucję wśród krajów członkowskich, brano pod uwagę możliwości ekonomiczne. Zatem pewne kraje, które są w stanie wspierać kraje, które są w stanie wspierać swoje regiony, dostaną stosunkowo mniej, aniżeli państwa, które pod tym względem są słabsze i otrzymują większe wsparcie dla regionów, które będą przechodzić transformację. Tak, środki są dostępne. Toczy się rozmowa na temat wartości budżetu pomiędzy krajami członkowskimi i parlamentem. Ale wszelkie pomysły i pani Pawlowa z Banku Inwestycyjnego również wyjaśniała to, co ja wcześniej powiedziałam, że musimy być w stanie połączyć środki podatników w sposób inteligentny, abyśmy byli w stanie ująć fundusze prywatne na wszystkich rynkach, we wszystkich lokalizacjach, abyśmy mieli taką sytuację typu win-win, gdzie każdy z tego korzysta. Zatem środki prywatne również będą wpisane w ten program, gdzie sektor finansowy odejdzie od działań spekulacyjnych i skupi się na gospodarce, na transformacji. Zatem tak, zgadzam się, że w Europie
Obecnie mamy nowy paradygmat dotyczący rozwoju przemysłowego i naszej przyszłości, jeśli chodzi o gospodarkę. Nigdy nie powiem, że wszystko jest już rozwiązane. Nie, rozpoczynamy rozmowy, dialog. Musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Musimy rozmawiać ze sobą. Musimy zorganizować plan i na podstawie takiego planu, gdzie będziemy się wzajemnie uczyć i edukować, gdzie będą dodatkowe środki pochodzące z komisji, wówczas jestem przekonana, że będziemy w stanie zorganizować te transformacje przy minimalizacji kosztów, gdzie będziemy mieć progresywne dostosowanie, gdzie będziemy zmierzać w kierunku naszej wspólnej przyszłości. Mam nadzieję, że z wszystkimi partnerami będziemy wspólnie działać. Ja tylko otwieram ten dialog, ale dialog jest długoterminowym procesem. Nie tylko będzie się on toczył ze mną. Ja jestem tylko taką symbolem tutaj. Niemniej jednak są to poważne rozmowy. Jeśli chodzi o wszelkie reformy gospodarki i Green Deal, Zielonego Ładu, a szczególnie rozmów z pracownikami, ponieważ proces jest przygotowywany właśnie dla pracowników w celu ograniczenia kosztów tego, co jest nieuniknione, ale konieczne, jeśli chodzi o zmiany, które mogłyby być na tyle bezbolesne, na ile to możliwe. Dziękuję uprzejmie. Spotkanie było naprawdę doskonałej jakości. Dziękuję za organizację i dziękuję za jakość rozmów, które się toczyły. To bardzo istotne. Dziękuję. Konwencjonalnie powinienem powiedzieć jeszcze kilka słów na zakończenie. Chciałbym powtórzyć kilka zasad, kilka rzeczy, które słyszałem i rano, i po południu. Chciałbym przypomnieć wszystkim, że wszystko powinno być sprawiedliwe i uczciwe, że mamy różne ambicje i nie jest to łatwe, żeby to wszystko było, nigdy nie obiecywał, że to będzie takie łatwe. Jest dużo wyzwań, ale możemy to zrobić, możemy stawić czoła wyzwaniom, pracując razem. I mam łzy w oczach. I zostawiam te... Będę stracę niedługo swoje, jako Brytyjczyk, obywatelstwo europejskie, ale patrząc na paradygmaty, które cały czas się zmieniają, przed 2050 roku będziemy mieli inny świat, będzie inni ludzie będą mieszkać na tym świecie. A więc budujemy wykształcone, różnorodne społeczeństwo i tutaj powstają pytania, dokąd zmierzamy, czy gdzie my zmierzamy i co się będzie działo w 2050, ale to nie tylko chodzi o przemysł. My musimy wziąć pod uwagę wszystkie zmiany, jakie zajdą na wszystkich zmianach. I powtarzając to, co pani komisarz powiedziała rano, chciałbym zostać w Unii Europejskiej bez względu na to, jaki paszport będę posiadał. Dziękuję bardzo. Dobiegła część merytoryczna dzisiejszej konferencji, ale to jeszcze nie koniec. My bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejszy wieczór do Filharmonii Katowickiej. Drodzy Państwo, ja tylko pragnę przypomnieć, że moderatorem dyskusji był pan Piet Kercher, ekspert, wykładowca związany z wieloma różnorodnymi projektami z dziedziny designu. A jutro rozpoczynamy kolejne dyskusje panelowe już od godziny 10:30. Zapraszam do sali audytoryjnej oraz balowej zgodnie z programem, który Państwo otrzymaliście. Jeszcze olbrzymia prośba, aby Państwo nie zapomnieli oddać zestawów słuchawkowych. Dziękujemy bardzo serdecznie.